Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu. Ja na chwilę się pojawię na początku, zaraz zniknę, ale tak, żeby wszystkich powitać, ten się pojawię na początku naszego wykładu, żeby powiedzieć, zapowiedzieć, że będzie to druga część naszego tematu o Pastorze Ruselu i świadkach Jechowy, a właściwie braku związku między jednym a drugim. Także przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu, w którym zechcemy omówić sprawy związane z pastorem Ruselem i jego związkami, a właściwie ich brakiem z naukami Świadków Jehowy. W części pierwszej, dla przypomnienia, omówiliśmy następujące różnice między pastorem Ruselem a obecnym towarzystwem. Powiedzieliśmy o towarzystwie samym jako takim, o postępie prawdy, jak wyglądało to u niego dla brata Rusela, a jak wygląda u, to w dzisiejszym towarzystwie, o roli wyznawców, jaką mają oni pełnić i o wykluczaniu. To już było. Na przy końcu dzisiejszego tematu, i tak jeszcze w skrócie, przypomnę także te wątki, które poruszyliśmy w tych czterech pierwszych, ale żeby nie tracić czasu, przypominam tylko hasła, szczegóły były w poprzedniej części. W obecnej, drugiej i ostatniej części omówimy cztery kolejne bloki tematyczne: organizację zborów, praca nad charakterem, zasięg okupu Jezusa oraz Izrael cielesny w boskim planie. Są to kolejne ogromne różnice między Pastorem Bruselem a dzisiejszym towarzystwem. W części pierwszej to już widzieliśmy i za chwilę zobaczymy w części drugiej po raz kolejny. Systemy religijne, które tak się różnią w tak zasadniczych kwestiach, nie mogą mieć ze sobą wiele wspólnego, jeśli cokolwiek mają wspólnego, bo różnice są tak ogromne, że równie dobrze możemy posła rusela wiązać z dowolną grupą chrześcijańską i powiedzieć, że on też jest ich założycielem, bo też jakieś tam elementy wspólne zobaczymy. W końcu Bóg Jezus występują w każdej, w każdej grupie chrześcijańskiej. Zatem przechodzimy do punktu numer 5, organizacja zborów. Jest to następny punkt odejścia przez towarzystwo od pastora Russella. Jest to ta wewnętrzna organizacja poszczególnych zborów, kiedyś zwane, zwane, zwanych także kościołami, zgromadzeniami, te różne terminy były używane. W czasach brata Russella była, była ona, organizacja zborów, w pełni demokratyczna, a zbory były paniami swoich wszystkich własnych spraw. Natomiast po śmierci pastora zaczęło się podporządkowywanie zborów centrali organizacyjnie. Tak jak w punktach drugim i trzecim o postępie prawdy i o, o tym, co, co wyznawcy mają czynić, widzieliśmy podporządkowanie ludzi, wyznawców, zwolenników doktrynalnie. I mamy te dwa kleszcze organizacyjny i doktrynalny, które trzymają członków towarzystwa w poddaniu bardzo autokratycznemu ciału kierowniczemu, kontrolującemu, co ci czynią i co ci myślą na polu religijnym. Całkowite podporządkowanie, całkowite skucie w tych dwóch względach. Na początek pastor Russell jego pogląd na wybór starszych zborowych. Szósty, szósty tom, jego nowe stworzenie. Stronę widzimy, nie będę wszystkiego czytał. Pewne szczegóły można sobie wypatrzeć na ekranie. Tytuł, podtytuł tego właśnie na tej stronie postanowienia starszych w każdym zborze, w zgromadzeniu. Bradusiel tutaj zacytował dzieje apostolskie, a gdy im przez głosy postanowili starszy w każdym zborze, i modlili się z postami, poruczyli je Panu. I pisze tak: Sposób, w jaki słowa powyższe zostały wyrażone, wraz z innymi częstymi odniesieniami do starszych we wszystkich kościołach, usprawiedliwia wniosek, że taki był niezmienny zwyczaj w kościele pierwotnym. Określenie starszych, użyte w tym wersecie, obejmuje ewangelistów, pasterzy, nauczycieli i proroków. Publicznych tłumaczy słowa Bożego. Tak wyjaśnia, o jakich chodzi proroków. Dlatego ważne jest, byśmy dowiedzieli się, co znaczy postanowili. Jest to tłumaczenie greckiego słowa keiretoneo, które oznacza wybrać przez podniesienie ręki, co wciąż pozostaje zwyczajowym sposobem głosowania. Taka definicja jest podana w analitycznej konkordancji Biblii profesora Younga. Dalej, czytam to nadal cytat Bata Russella. Porwracając do ustanawiania uznawania starszych na podstawie głosowania zgromadzenia, eklezja, nowego stworzenia przez podnoszenie rąk, jak to widzieliśmy powyżej, zauważamy, że był to powszechnie przyjęty sposób, ponieważ apostoł używa tego samego greckiego wyrazu, gdy mówi o tym, w jaki sposób Tytus stał się jego pomocnikiem. I cytat na temat tego Tytusa, ale też obrany jest przez głosy od zborów za towarzysza drogi naszej. Słowa obrany przez głosy pochodzą z greckiego keiro Teneo, który, jak mówiliśmy powyżej, oznacza wybrać przez podniesienie ręki. Dodatkowo słowo też oznacza tutaj, że sam apostoł został wybrany w podobny sposób. Nie wybrany jako apostoł, lecz jako misjonarz, przedstawiciel kościołów przy tej okazji, niewątpliwie na ich koszt. Zbór przegłosował, że on będzie ich przedstawicielem i wysyłają go z misją. Najwyraźniej jednak niektóre z następnych podróży apostoła, pisze dalej Brad Russell, były bez głosowania i bez poparcia ze strony kościoła w Antiochii. Zasady kościoła pierwotnego dawały wszystkim wolność używania swych talentów i szafarstwa według ich własnego sumienia. Zbory, eklezje mogły przyjąć lub odmówić usług apostołów, nawet jako swych szczególnych przedstawicieli. Także apostołowie mogli odmówić lub przyjąć takie zaangażowanie, gdyż każdy mógł używać wolności własnego sumienia. Biblijna metoda ustanawiania starszych we wszystkich kościołach polega na wyborze, to dałem na żółto, bo super ważne, tłuste i żółte. Jak zobaczymy tłuste i żółte albo inny kolor, super ważne. Biblijna metoda ustanawiania starszych we wszystkich kościołach polega na wyborze przez zgromadzenia, przez podnoszenie rąk w akcie głosowania. Domaganie się takiego wyboru, pisze Brad przed służeniem jest trzymaniem się biblijnego porządku. Wzmacnia on starszego, i dodatkowo przypomina zgromadzeniu o jego obowiązkach i odpowiedzialności jako tych, którzy ustanawiają starszych w imieniu i duchu Pana, wyrażając wybór wolę Boga. Ponadto ta biblijna zasada sprawia, że członkowie Zgromadzenia interesują się wszystkimi słowami i uczynkami starszych, jako ich sług, sług i przedstawicieli. Sprzeciwia się ona zbyt powszechnemu utartemu mniemaniu, że starsi są właścicielami i rządzą zgromadzeniem. Kładąc kres takiemu sposobowi myślenia i mówienia o Nim jako o moich ludziach, zamiast jako o ludzie Pana, któremu ja służę. Jeszcze Bradusel, dlaczego sprawy tak wyraźnie biblijne nie są bardziej powszechnie rozumiane i przedstawiane? Ponieważ ludzka natura ma wielkie upodobanie do wyróżnień i zaszczytów i łatwo wpada w złe warunki temu sprzyjające, ponieważ są one popularne od XVII wieków. Ponieważ ludzie ulegają tym warunkom i wolą je od wolności, którą Chrystus czyni ludzi wolnymi. Wielu jest też tak pewnych, że zwyczaje Babilonu muszą być słuszne, że nigdy nie zbadali Słowa Bożego na ten temat. Bo to też znowu to dałem na, na żółto, bo Bradusze pisze, że wcześniej przed nim przyjmowano, że zwyczaje Babilonu są słuszne i nigdy nie badali, co Biblia na ten temat mówi. On zbadał, przedstawił, a to towarzystwo dzisiejsze po przedstawieniu prawdy wraca do dróg. Tak jakby nie było. Czyli jak, jak jak już mówiłem, postępujące światło, nowe światło, powrót do ciemności z przeszłości. Aż do, do, aż do babil, babilońskie zwyczaje im się spodobały, jeśli chodzi o organizację. Oto cała prawda o greckim Heirutoneu, które w Biblii w Nowym Testamencie jest użyte tylko dwa razy. Właśnie przy okazji wybierania starszych dzieł apostolskich i tam przy Tytusie, kiedy przez głosowanie zbór wybrał tytuł na Towarzysza Drogi Apostoła. To żebyśmy nie musieli wszystkiego czytać, to, to w wrance to jest to główne znaczenie gdzieś strzałeczka pokazuje, to Hej teneo i przetłumaczyłem na zielono w boksiku, co to znaczy. Źródło, źródło na temat konkordancji Stronga, albo jakichś innych pomocy biblijnych z internetu, teraz można ładnie wszystko sobie gdzieś znaleźć. Hej do teneo dosłownie znaczy wyciągam rękę, w ten sposób wyrażając zgodę z wnioskiem, następnie Wybieram przez podniesienie ręki. O powszechnym głosowaniu. Wybieram, jakiś sauter to podawał, prawidłowo głosować przez wyciągnięcie ręki. Praktykowane w zgromadzeniu, tak? Łateńczyka, Lucjusza, Plutarcha. Źródło z Abbot Smitha na temat tego znaczenia, tego słowa greckiego keirotoneo. Brat Russell pokazy, potwierdzał, że wybieranie przez keirotoneo, które jest w nowym testamencie, oznaczało, że było to wybieranie przez podniesienie ręki. Przez braci, którzy ten członków tego zboru stanowili. Właśnie tak pastor Russo rozumiał organizację Ludo w niezależnych zborach, niezależnych od nikogo i od niczego. Ale po jego śmierci lawinowo ruszyły zmiany doktrynalne i organizacyjne, mające na celu podporządkować wszystkie zbory centrali w Brooklynie. A do tego potrzebni byli lokalni starsi, którzy będą, którzy będą od kogo zależni? No, od centrali. Bo gdyby nie byli, no to co? Jak, im mam, jak, im, jak centrala może wpływać na zbory? Jeżeli nie ma w tym zborem żadnego połączenia, ale nie ona ma tam swoich starszych, a ci starsi, co zależni od centralni i od braci, no ich mamy, mamy, tak jak ksiądz, prawda, w parafii nie jest zależny od parafian, tylko od góry i dopóki góra go nie ruszy, to parafianie mogą sobie robić, co chcą. Jak chcą coś zdziałać, muszą do biskupa, arcybiskupa jeździć, prosić, petycję zanosić. Może coś musieli i budować, a może nie, bo oni nic nie mają do gadania. Życzliwie mogą być tylko najwyżej wysłuchani i może ich zdanie będzie wzięte pod uwagę. Może. Tak, tak jak właśnie Kościół katolicki potrzebuje lokalnych księży, zależnych, od parafian, nie, zależnych nie od parafian, ale od tych ponad nimi. Jak zatem dzisiejsze towarzystwo tworzy swoje zbory? Odpowiedź oczywiście jako nowe światło znajdziemy w Strażnicy Roku 65. I już cytuję nie brata Russella, tylko dzisiejszą Strażnicę. To w roku 1938 Strażnica WT Watchtower opublikowała artykuł na temat organizacji, który pokazywał, jak organizacja Boga powinna być teokratyczna. To, to ulubione ich słowa, teokratyczna rządzi Bóg. No ale Bóg jest w niebie. No to musi ktoś tutaj mu pomagać. Ktoś go musi przereprezentować. Więc my to będziemy, bo my jesteśmy tymi wybrańcami. Stara, stara, stara metoda. Ogłosić się narzędziem Boga, jego namiestnikiem, przedstawicielem. Wracam do cytatu. Powinna być rządzona, czytamy dalej przez Boga, oczywiście, ale za pośrednictwem kogo? Wiernego i roztropnego niewolnika. Zjednoczony ostatek jego namaszczonych dziedziców królestwa. Tak ich tutaj opisano. Do tego czasu zgromadzenia jego ludu były, zauważmy, przyznają, do tego czasu, przed rokiem 1938, czyli nawet sporo po śmierci Bataluchela, jeszcze od razu nie, nie wystartowali z tymi zmianami, no to wiadomo, wszystko na razie nie zrobi, powoli, stopniowo. Do tego czasu zgromadzenia jego ludu były zorganizowane demokratycznie i zgromadzenia wybierały tych, którzy sprawowali nad nimi władzę to znowu podkreśliłem, sprawowali nad nimi władzę, bo to nigdy tak nie było, że Bradus napisał. Nie żadna władza. Służą temu ludowi, oni wybierają, żeby im służyli, ale oni już tu byli tak i oni nad nimi władzę sprawowali. Wybrani demokratycznie, co prawda byli demokratyczni, ale władzę sprawowali na tym zborem. Trzęśli zborem. To, jest, to się zajmie nie wyklucza, bo jeżeli zbór wybiera starszych, a ci mają władzę nad nimi sprawować, to przy najbliższych wyborach zbór, co niektórych, którzy za bardzo chcieliby władzę sprawować, na pewno by usunął. Więc to jest widać, że to ale tak już piszą, że przyzwyczajać, że zawsze władza by była starszych. Starszych trzeba słuchać. Potulnie. Ci wybrani starsi, wracam do cytatu, ci wybrani starsi będący wynikiem tego zarządzenia, zauważmy, jak, jak krytykują biblijny, biblijną metodę, ich pastora Russella, metodę wybierania starszych demokratycznie przez zbór. Ci wybrani starsi będący wynikiem tego zarządzenia, demokratycznego wyboru, byli powodem niezadowolenia i braku jedności z powodu wysokiego mniemania o sobie i wyniosłości u wielu z nich. Proszę. Daj zborowie prawo wyboru, to wybierze ludzi, którzy będą mieli o sobie wysokie mniemanie i będą wyniośli. Ignorowali oni to, co powiedział Jezus. Proszę bardzo. Kto się wywyższa, będzie poniżony. Oni to ignorowali, bo zbór ich wybrał. Po przywróceniu w roku 38 teokratycznego zarządzenia, jakie panowało, zobaczmy, jakie panowało w organizacji chrześcijańskiej pierwszego wieku, jaka nieprawda. Prze chwilą czytaliśmy jak to, jak to było. Wybierani urzędnicy gromadzi zostali ściągnięci w dół. Ci demokratycznie wybrani, poszli na dół. Nareszcie ich się pozbyliśmy. Z, tak z dół z ich wysokich stanowisk. Po zaprzestaniu systemu wyborów w Zgromadzeniach organizacja zaczęła mieć większy pokój, harmonię, jedność i efektywność. Same zalety. Same zalety. Przez klasy, to jest ciąg dalszy tego cytatu, przez klasę wiernego i roztopnego niewolnika Jechowa wyznacza teraz nadzorców. To w nawiasie mój komentarz, to są nasi starsi, tak mniej więcej oni nadzorcami nazywają, bo już nawet odeszli od terminów biblijnych na tych sług. I sług pomocniczych, to jakby nasi diakoni, także żebyśmy mieli orientację, do czego to odnieść. Swojej ziemskiej organizacji, Działając w sposób teokratyczny, cieszy się ona jednością i jest skuteczna w służbie Jehowy do stopnia, który daleko przewyższa to, czego dokonywała ona za dni wybieranych, starszych, tych demokratycznie. Bóg nikomu nie udziela natchnienia, by wybierali sług w zgromadzeniu, tak jak uczynił to wobec Samuela przy wyborze Saula na króla Izraela. Dzięki udzieleniu święty, swego świętego ducha odpowiedzialnym chrześcijanom, którzy tworzą, tworzą klasę wiernego, rozsądnego niewolnika, można powiedzieć, że nominacje sług pochodzą od niego. Mój komentarz na gasie, jako papieża, tak? Papieża też od niego. Nawet jeśli ten następnie rezygnuje z urzędu, tak jak mieliśmy niedawno z papieżem, to i tak Bóg go wybrał, ale Bóg nie wiedział, że on nie da rady, no ale wszyscy się mylą, tak? Z tego by wynikało, Bóg też. W ten sposób, tak jak w organizacji z I wieku, znowu to odniesienie do pierwszego wieku, niezgodne z prawdą, wbrew faktom, ciało kierownicze ziemskie organizacji Boga. Które reprezentuje klasę wiernego, roztopnego niewolnika, dokonuje wszystkich nominacji sług. Była to ważna zmiana w postępującym rozwoju organizacji Boga. Te osoby, które dokonały tego postępu razem z organizacją, gdy to, gdy to teokratyczne zarządzenie zostało wprowadzone w roku 1938, od tego czasu przekonały się, jak bardzo jest ono korzystne. Jest ono głównym czynnikiem w nadzwyczajnej ekspansji albo wzroście organizacji. Ale dla wielu zmiana ta nie była łatwa. No bo by były opory. Tak, błąd od razu nie jest akceptowany. W końcu zwycięża, jak chwasty w ogrodzie. W końcu zapanują. Jako uzupełnienie, podam teraz fragmenty z polskiej Strażnicy z roku 2006. Co ciekawe, znajdziemy tutaj inne wyjaśnienie odejścia przez towarzystwo od wybierania starszych. Tam ci starsi, tam, tam było, że byli źli, demokratycznie wybrani, bo byli wyniośli dumni, pyszni i było ich pościągać i jak już, już zostaną wybrani przez ciało kierownicze, koniec z wyniosłością i pychą. Natomiast tutaj dziwne, prawda, no jak, to, jak to w towarzystwie, nowe światło. Raz powód był inny, ileś lat później powód był inny, okazuje się nie wiadomo z jakiego powodu, a wiadomo powód jest prawdziwy taki, żeby podporządkować zbory. Tylko wprost tego nie napiszą, więc wyniośli pyszni, dumni, a to zobaczmy. Polska, to jest Polska, to jest Polska, akurat ze strony, ich strony, gdzie Polskie Strażnice. Polskie Strażnice są dostępne tylko od roku 1965. Ciekawe, dlaczego w języku polskim nie ma Strażnic wcześniejszych dostępnych. Nie ma. Nie uświadczysz. Chyba, że ktoś ma papierowe, gdzieś tam jest, starzy badacze i tak dalej, ale na stronie nie są dostępne. Czyli mniej więcej tak do Knora. Tak do końca Knora. się Knora właściwie nie mamy prak praktycznie po polsku. Może dlatego, że Knorr bardzo dużo rzeczy w ramach Nowego Świata przewracał z czasów Russera. Więc nie, nie zgadzał się często z Rutherfordem, no, ale nie będę wnikał. Każdy fakt jest faktem. Na stronie polskiej, świadków Jehowy, nie znajdziemy strażnic przed rokiem 1965. Dlatego, jak inne cytuję, to muszę tłumaczyć z angielskiego, bo po angielsku są dostępne na, na ich stronie amerykańskiej. U zarania dni ostatnich zbory badaczy Pisma Świętego, zobaczmy, ówczesna nazwa świadków Jehowy. Tak się kiedyś świadkowie Jehowy nazywali ze Lucela. To byli świadkowie Jehowy, też, ale się tak nazywali, tylko badacze Pisma Świętego. Więc u zarania w dni ostatnich te zbory wybierały starszych diakonów w sposób demokratyczny. I teraz zauważmy, jednak niektórzy starsi nie przejawiali szczerego ducha ewangelizacji. Część nie tylko ociągała się z uczestniczeniem w dziele głuszenia, ale też zniechęcała do niego innych. W wersji angielskiej sprzed ile lat, lat wcześniej byli wypyszni, wyniośli, dumni, trzeba by ich pościągać z tych stanowisk. Tutaj leniwi byli. Nie chciało im się działać. Ale jak wybierze ich ciało kierownicze, to będzie ich się chciało działać. No, to dobry, no, szybki sposób, żeby energię wlać w serca ludzkie. Dlatego w roku 1919 w każdym zborze zaczęto powo powoływać kierowników służby. Nie byli oni wybierani przez zbór, ale mianowani teokratycznie przez biura oddziałów. Takie w rodzaju tych biskupów, no bo jest centrala, a między centralą a tym na dole są jeszcze etapy pośrednie. takie mają biura, nie biura, nie wnikam. Do obowiązków takiego brata należało organizowanie działalności kaznodziejskiej, przedzielanie terenów i zachęcanie do służby. W następnych latach głoszenie o królestwie nabrało rozmachu. Dodatkową zachętę stanowiło wezwanie, rozgłaszajcie, rozgłaszajcie, rozgłaszajcie wieść o królu i jego królestwie. Zostało ono skierowane w roku 22 do batalaczy Pisma Świętego uczestniczących w zgromadzeniu w mieście Cedar Point. W roku 27 służbę kardaziejską jeszcze lepiej zorganizowano. Za najodpowiedniejszy dzień na głoszenie, od domu do domu uznano niedzielę. Dlaczego? Ponieważ dla większości ludzi był to dzień wolny od pracy. Dzisiaj Świadkowie Jehowy też starają się docierać do ludzi wtedy, gdy najłatwiej zasadzić ich w domu, na przykład w weekendy czy wieczorami. I ciąg dalszy cytatu. Potężnym bodźcem, tak jak widzimy po kolei kapit 5, tam szósty. Potężnym bodźcem do rozwoju działalności ewangelizacyjnej okazała się rezolucja przyjęta w niedzielne popołudnie 31 roku na zgromadzeniu w Columbus, a potem w innych miejscach na całym świecie. Oświadczono wówczas między innymi jesteśmy sługami Jechowy Boga, upoważnionymi do wykonania w Jego imieniu pewnego dzieła, mianowicie dawania zgodnie z Jego przekazaniem świadectwa o Jezusie Chrystusie i powiadamiania ludzi, iż Jechowa jest prawdziwym i wszechmocnym Bogiem. Z radością więc obieramy i przyjmujemy imię, które Pan Bóg wypowiedział swoimi ustami i pragniemy, by nas znano pod tym imieniem i nazywano nim, a mianowicie świadkowie Jechowy. Nowa nazwa jednoznacznie określiła najważniejsze zadanie tych, którzy mieli się z nią utożsamiać. Jechowa powierzył wszystkim swym sługom, doniosłe dzieło. Reakcja na tę rezolucję była naprawdę entuzjastyczna. Wielu starszych pokornie zajęło się głoszeniem, ale niektórzy, tak, akapit 7 czytam, ale niektórzy wybrani, demokratycznie starsi, nie chcieli pogodzić się z myślą, że w tej działalności powinien uczestniczyć każdy członek zboru. Na szczęście wkrótce miały nastąpić kolejne usprawnienia: w roku 1932 poinformowano zbory za pośrednictwem strażnicy, że należy zaprzestać wybierania starszych i diakonów, a zamiast nich powołać komitet służby złożony z duchowo usposobionych mężczyzn uczestniczących w publicznym głoszeniu. Powiadomiono z wory, że należy zaprzestać wybierania starszych. Wykonać. Wykonać. W ten sposób przewodnictwo powierzono braciom, którzy wysilali się w służbie, i dzięki temu działalność energiczniej ruszyła do przodu. Coraz jaśniejsze światło i dalsze ulepszenia kontynuujemy to te, cytowanie światło stawało się coraz jaśniejsze. Wiemy, ciągle coraz jaśniejsze i, coraz in, i co i chwilę inne. W roku 1938 całkowicie zaprzestano demokratycznego wybierania braci usługujących zboże. Każdy z nich miał być mianowany w sposób teokratyczny pod, zamor pod nadzorem niewolnika wiernego i roztropnego. Tu w Mateuszu jest mowa o tym wiernym, roztropnym yy, niewolniku, którym tak naprawdę jest Bradrusel. No ale Bradrusel dla nich nic nie znaczy. Poza faktem historycznym, którego się nie mogą wyprzeć, że założył towarzystwo, więc muszą go, że tak powiem, uznawać i czasami coś o nim wspomnieć, ale wszystko biorą dla siebie. Zmianę tę chętnie wprowadziły praktycznie wszystkie zbory świadkowiechowy, a dzieło ogłoszenia dalej wydawało wspaniałe owoce. W dniu 1 października 1972 roku wprowadzono kolejne usprawnienia w, sposób, w sposobie sprawowania przewodnictwa. We wszystkich zborach świadków Jehowy na całym świecie nadzór powierzono gronom starszych, a nie jak dotychczas jednemu schudze zboru. Okazało się to wielką zachętą dla dojrzałych mężczyzn do zdobywania kwalifikacji potrzebnych do przewodzenia w zborze. W rezultacie jeszcze większa liczba braci nabrała doświadczenia w troszczeniu się o trzodę bożą. Służą oni nieocenioną pomocą w wykonywaniu pracy pasterskiej na rzecz, na rzecz licznej rzeszy nowych, którzy przyjęli prawdę biblijną. Ten artykuł pod tytułem Podejrzanie coraz jaśniejszą ścieżką, ścieżka prawych jest jak jasne światło i tak dalej przysłowia, tak przy powieści 4,18 kończy się następująco, i tu już przeskoczyłem na koniec tego artykułu. Pod tytuł dalej podejrzajmy coraz jaśniejszą ścieżką i 21 akapit tego artykułu. Przyjęcie tej czy innej zmiany i dostosowanie się do niej może być trudne, przyznał pewien wieloletni starszy, co mu pomogło zaakceptować modyfikacje, które obserwował w ciągu 48 lat, Ale, sami się przyznają, 48 lat że aż ludzie mieli problemy, żeby to wszystko uprzełknąć. Co mu jemu pomogło? Odkąd został głosicielem królestwa? I teraz mamy cytat, jak on to sam powiedział. Najważniejsze jest właściwe nastawienie. Kto nie chce pogodzić się z usprawnieniami, zostaje w tyle za organizacją. Gdy zmiany wydają się trudne do zaakceptowania, przypominam sobie słowa, które Piotr wyrzekł do Jezusa. Panie, do kogo odejdziemy? Ty masz wypowiedzi życia wiecznego. Potem zadaję sobie pytanie, gdzie miałbym pójść? Do tonącego w mrokach świata? Takie myślenie pomaga mi trzymać się mocno organizacji Bożej. z grubsza argumentacja dobra, pod warunkiem, że się jest u samego Boga. Natomiast, jeżeli się jest w organizacji ludzkiej i ona robi coś, co ja, czego nie mogę zaakceptować, co mi się nie zgadza, ale ja, się, ale ja tłumię moje niezgadzanie się, tak? odrzucam wszelkie myśli, które mam, że coś się nie zgadza na zasadzie, no gdzie pójdę, no gdzie pójdę, gdzie pójdę, gdzie będzie lepiej? Pójdź do Boga Jezusa. Masz Biblię, masz Boga Jezusa, potrzebujesz kogokolwiek? Jeżeli coś Ci się nie zgadza, nie przymuszaj się tu być, bo gdzie pójdziesz, a musisz gdziekolwiek iść? Gdzie chcesz iść? Jezus jest i Bóg zawsze i wszędzie dostępny. Podsumujmy. Bóg nikomu nie to jest cytat z tego: Bóg nikomu nie udziela natchnienia, by wybierali sług Zgromadzenia. Dzięki udzieleniu świę, świętego ducha odpowiedzialnym chrześcijanom, którzy tworzą klasę wiernego rozsądnego, niewolnika, można powiedzieć, że nominacje sług pochodzą od niego. Tak, tak napisali, to jest ich zdanie. Nikomu nie udziela, ale i teraz czy nie jest to sprzeczność. Z jednej strony Bóg nikomu nie udziela natchnienia, by wybrali sług w zgromadzeniu, ale przez udzielanie Ducha Świętego niewolnikowi wyznacza starszych w zborach, chociaż niewolnik żadnego z nich nie zna, bo to na cały świat idzie. Tam, no, tam w Ameryce tak, wiedzą, kto ma być starszym w Hermie na przykład. I oni wiedzą, bo, no, bo Duch Święty ich prowadzi. No to co to jest? Nie natknienie? jak można wybierać na cały świat starszych. I mówi, nikomu nie udziela, ale im udziela. No ale tak nie napiszą wprost, bo to było w jednym zdaniu duży konflikt, więc nikomu nie udziela. Mają na myśli braci z Boże, oni nie wiedzą, kogo wybrać, bracia głosowaniu. Bóg nie udziela nikomu natchnienia. Ale tam są w Ameryce tacy. Jest tam ich kilku, tworzą ciało kierownicze. I dzięki Duchowi Świętemu, którego Bóg im daje, oni wiedzą na całym świecie, kogo wybrać. No, takie, takie różne rzeczy spotykamy. Starsi mianowani chrześcijało kierownicze są wolni od słabości ludzkiej natury. Tak jak czytaliśmy, tak? Nie są leniwi, bo wybrani chrześcijało kierownicze, no wiedzą kogo wybrać. Nie niszczą jedności zboru, nie mają o sobie wysokiego mniemania i nie są wyniośli, jak ci wybierani demokratycznie przez zbór. Dziwne, prawda? W 1938 roku, 22 lata po śmierci pastora, towarzystwo zrozumiało i przywróciło biblijny, teokratyczny sposób organizacji zboru, podobno z pierwszego wieku w którym zbór nie wybiera swoich własnych starszych, którzy są leniwi, niszczą jedność zboru, mają o sobie wysokie mniemanie i są wyniośni. To są cechy starszych wybieranych demokratycznie. Tak, z tym się oni cechują. A nie występuje to w przypadku starszych wyznaczonych przez ciało kierownicze. To jest ich argumentacja. W praktyce, tu komentarz, jak to wygląda w praktyce. W praktyce wygląda to tak, że istniejący, że bo ciało kierownicze nie, nie jest aż tak dobre, nie ma tak dużego ducha, żeby nazwiska znało tych ludzi. Na zasadzie poda nazwiska, i się nie jest taki, rzeczywiście, w Helmie, w, w, w różnych innych miejscowościach na świecie, tylko starsi rekomendują ciału kierowniczemu, nie zborowi, tylko ciało kierowniczemu starsi obecni, nowych, starszych lub jakonów w danym zborze lokalnym, a ciało kierownicze, nie wiem, patrzy na ich nazwiska, jakieś tam pewnie fakty, biografia, jakieś teczki tam pewnie są na ich temat, nie wiem, trudno, nie wiem jak to wygląda, ale dostają nazwiska i albo ich zatwierdza, albo nie. I żeby ich zatwierdził lub nie, korzystasz z tego Ducha Świętego. Gdyż inaczej nie wiedziałoby, kogo zatwierdzić, a kogo nie, gdyż nie zna ich i nigdy nie widziało ich na oczy. I tu ten Duch Święty jest potrzebny. Jak dostaną te tysiące nazwisk z całego świata, żeby dokonać właściwego wyboru. Tak, tak, tak to działa. I to jest bardzo korzystne, twierdzą. Ale oznacza to połączenie presbiterianizmu, czyli rządzenia zborem przez starszych, bo starsi tylko dają kandydatury do ciała kierowniczego. Połączenie tego prezbiteranizmu z klerykalizmem, czyli panowania nad zborem przez jednostki nie będące jego członkami. Co jest przeciwne i naukom Biblii i pastora Russella, który zborom zalecał formę wewnętrznego samorządu, demokracji wewnętrznej. Tym nowym światłem towarzystwo porzuciło drogi ruchu paruzyjnego brata Russella i poszło śladem papiestwa, pozbawiając swoich zwolenników organizacji zborowej, którą Bóg im dał na drodze do królestwa, żeby się dobrze rozwijali. Tak, jak jest w tej chwili, się nie rozwijają dobrze? W strachu, podporządkowaniu, zniewoleniu, nie ma duchowego rozwoju. Nie była i nie jest to jednak jedyna przeszkoda, jaką kładzie im się, tym braciom, prawda, którzy są członkami towarzystwa, jaką się kładzie im na drodze, bo to kolejna ogromna przeszkoda, jaką im położono przed nogi. Praca nad charakterem, nasz punkt szósty. Ten wątek rozpoczyna od historii czasów Pastora, cytując ją z książki ówczesnego Pielgrzyma strażnicy Paula Johnsona, jego, jego tomu Rozmaitości, strona podana, ponieważ jest ona odbiciem i nauk Pastora na temat rozwijania charakteru, i odbiciem sposobu ich rozumienia przez jego ówczesnych pielgrzymów. Nawet jeśli niektórzy słuchacze pozostawali na ten temat w błędzie. Cytuję z książki Johnsona: Rozmaitości. Niektórzy z nich popadają w krańcowość i przyjmują ślepo i bez analizowania wszystko, co przedstawia im prawdziwy lub fikcyjny przewód Pana. W katolickich oddziałach dużego i małego Babilonu wymaga się od nich nawet zamykania oczu, otwierania ust i połykania wszystkiego, co jest im przedstawiane według zasady, że to nie do nich, lecz do Boga należy utrzymanie przewodów w czystości, natomiast ich zadaniem jest picie wszystkiego, co przychodzi przez ten przewód. Znowu tłuste i na żółto, więc słuchamy dwa razy uważniej. Pomimo przeciwnych jego... Przy, pomimo, pomimo przeciwnych temu jego nauk i ostrzeżeń, niektórzy traktowali w ten sposób nawet prawdziwy ludzki przewód, onego sługę. Tata Russera, on tak nazywał go onym sługą. Zamiast słuchać jego pouczeń, by budować osobistą strukturę wiary, której niezależność w czasie próby nie musiała polegać na jakiejkolwiek ludzkiej istocie, niektórzy uczynili sobie z niego kulę do podpierania się. Gdy umarł, musieli znaleźć inną kulę. Ponieważ nie posiadali niezależnej struktury wiary, która mogłaby ostać się na próbie dzięki własnej tkwiącej w niej sile. Szatan podał imię w postaci towarzystwa jako przewodu, za którym ślepo podążają w jego niezliczonych błędach doktryny i praktyki, przeciwnych naukom, jakie połknęli od onego sługi. Użył tego terminu połknęli, no bo gdyby przyjęli, przed to by się nigdy nie dali nabrać. Ale połknęli i potem łykają wszystko inne, nie analizują, nie rozważają. Liczne zmiany tych błędów wracam do cytatu liczne zmiany tych błędów dowodzą, że towarzystwo jest gumową kulą, która wyginając się we wszystkich kierunkach, nie utrzymuje ich w pozycji wyprostowanej, lecz często prowadzi ich do upadku, gdy się na niej opierają na tej, ku, na tej kuli. Ciągnę się tego samego cytatu. Na początku naszej służby jako pielgrzyma pewna siostra powiedziała do nas: Bracie, jestem pewna, że zdobędę królestwo. W odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest tego pewna, odpowiedziała. Brat Rusyl, jako on sługa, dostanie się do królestwa, a ja będę trzymała się poły jego fraka i w ten sposób uzyskam królestwo. Zapytana, co ma przez to na myśli, odpowiedziała. Brat Rusyl jest onym sługą. Będę więc wierzyła we wszystko, czego on naucza oraz czyniła wszystko, co on mówi i to doprowadzi mnie do królestwa. Nic, nic, nic dodać, nic ująć, to kłamie co dzisiaj. Świadki, świadkowie, tak? Bracia, zwolennicy towarzystwa mają robić. Właśnie mają robić. Taścia też myślała, że to trzeba robić. I wracam do cytatu brata Johnsona. Zamiast zgodnie z jego, czyli brata Russella, zamiast zgodnie z jego częstymi zachętami poddawać jego nauki opisanemu powyżej sprawdzianowi i przyjmować oraz praktykować je tylko wtedy, gdy w wyniku takiego sprawdzianu okazały się prawdziwe, w wyniku czczenia aniołów ślepo przywiązała się do niego, zamiast przywiązać się do Pana. W ten sposób nie zbudowała niezależnej struktury wiary, która mogłaby wytrzymać każdą próbę, niezależnie od sługi, przez którego poznała prawdę. Nie ma znaczenia, przez jakiego sługę poznamy, poznamy prawdę. Takie postępowanie zawsze prowadziło do utraty korony, do niewierności. Oto stosowny komentarz pastora do pierwszego o Mam angielski skrót, ale wiem, to jest, chodzi o 4 4.3. Można go znaleźć w reprincie albo w codziennej niebieskiej manie, którą widzimy po prawej stronie w rogu. Taka książka z komentarzami i brata Russella, i brata Johnsona na każdy dzień. Albowiem taka jest wola Boża odnośnie was, dodaje brat Russell do siebie, uświęcenie wasze. I, to, I oto jest jego komentarz na temat tego wersetu biblijnego o woli Bożej, którą jest uświęcenie wasze. Kiedy udajemy się do Pisma Świętego, aby ustalić, jaka jest wola Boża, Dowiadujemy się, że wielka praca, jakiej Bóg od nas wymaga, nie jest pracą dla drugich, ale pracą w nas samych pracą ujarzmiania, zwyciężania i rządzenia sobą. Wszystko inne nasza służba na rzecz domowników wiary, świadczenie dobra wszystkim ludziom za pośrednictwem krajowych i zagranicznych misji itd. jest zatem podporządkowane tej najważniejszej pracy wewnątrz nas. Jak bowiem pod oświadcza Apostoł? Nawet gdybyśmy w pięknych słowach głosili Ewangelię drugim i całe nasze imienie oddali na żywność dla ubogich lub stali się męczennikami dla dobrej sprawy, bez miłości, będącej Duchem Chrystusa i Ojca, rozwiniętej w nas jako rządzącej zasady życia, z boskiego punktu widzenia bylibyśmy niczym. To jest jego spojrzenie przy okazji tego wersetu. Jednak po śmierci pastora już w roku 1922 nowe błyski światła, a po angielsku to sam widzimy, błyski światła, duże i małe. na wszystko jakiś błyski jest, duży, mały, pewnie są też i średnie. Już w roku 1922 nowe błyski światła pokazały zwolennikom towarzystwa, co? Że wola Bo Boża uległa zmianie. I do roku 1922 trzeba było rozwijać charakter i się uświęcać, ale po tym roku nie, już jest inna. Już nie rozwijanie charakteru na czele z miłością, już nie praca w nas samych, już nie ujaźmianie, zwyciężanie i rządzenie samym sobą, lecz ogłaszajcie, ogłaszajcie, ogłaszajcie. Czyli budujcie jak największą organizację tutaj na ziemi, powiększajcie liczbę i członków, no i wpływy. Zróbmy największy kościół na całym świecie. Po angielsku jest po prawej stronie, po lewej mam tłumaczenie najbardziej ciekawego fragmentu. Z tych błysków światła. No, data jest podana: 15 rok, jak widzimy, Strażnica 15 maja. Szczególnie od 1919 roku, pamiętamy ten rok. Dla towarzystwa, wszystko, się, co się zaczęło dobrego, zaczęło się trzy lata po śmierci pastora. Dopiero od 1919 roku. Wszystko dobre. Wcześniej to takie były wstępy, błądzenie i takie różne inne rzeczy. Szczególnie od 1919 roku słudzy Jechowy są błogosławieni narastającymi błyskami światła. Jaki jasny błysk światła zaświecił na konwencji w Cedar Point w 1922, gdy Rutherford, to skrót JFR, to właśnie Rutherford, pamiętamy, drugi prezes Towarzystwa Strażnicy, dobitnie wyjaśnił kwestię, że głównym obowiązkiem sług Jechowy jest ogłaszać, ogłaszać, ogłaszać króla i jego królestwo. Tutaj po, po, po prawej stronie, dlatego dałem angielski fragment. Zobaczmy po, po prawej stronie, na czerwono, jest advertise. On użył tych słów. Słowo advertise po angielsku nie tyle znaczy ogłaszać, bo to jest, na to są inne słowa, to znaczy reklamować. Tutaj pod spodem też napisałem, tak? Jeszcze raz cofnę, żeby, żebyście wszyscy zobaczyli na ekranie, co się zmienia. Podkreślam angielską wersję i daję tłumaczenie dosłownie, więc on dosłownie mówił tam do nich na tym stadionie w Cedar Point reklamujcie, reklamujcie, reklamujcie. Ale polskie wersje wszędzie mówią albo głoście, 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 tak tłumaczą, albo ogłaszajcie, ogłaszajcie, ogłaszajcie. Nie wiem dlaczego, odchodzę od dosłownego tłumaczenia. Różnica jest taka, że jak ktoś reklamuje, to chce coś sprzedać. A jak ogłaszam, no to zapowiadam, więc on, on, się, on się, że tak powiem, nie szczypał. Powiedział wprost o co mu chodzi: reklamujcie. Czyli jak gdyby sprzedawajcie. No, sprzedawajcie te, 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 te rzeczy i niech ludzie kupują. Ale w polskim uznali, dlatego pokazałem tą różnicę, że w oryginale angielskim Rutherford powiedział advertise trzykrotnie, a nie ogłaszajcie. No ale to taka tylko uwaga do tłumaczenia. Gdybym przy okazji nie znał angielskiego, to bym tego nie zauważył i by też było, że ogłaszajcie, prawda? No ale tak przypadkowo się zdarzyło, że z nami mogę sobie porównać, że nie tak dokładnie powiedział Rutherford. Oto świadectwa z polskiego wydania strażnicy które nawiązują do tych wielkich wydarzeń, tych błysków, które tak pozmieniały. W dniach 5 do 13 września roku 2022 odbyło się w Cedar Point, Stan Ohio, drugie zgromadzenie, na którym codziennie było obecnych przeciętnie 10 tysięcy osób. Stronnica w wydaniu angielskim z 1 listopada 2022 podała, że w niedzielę 10 września przyjęta została rezolucja, której wyjątki brzmią jak następuje. Utrzymujemy jednak i uświadczamy, że Królestwo Mesjasza jest wszechstronnym lekiem na wszystkie niedomagania rodu ludzkiego oraz że spełni ono pragnienia wszystkich narodów. Brawo. Możemy się zgodzić całkowicie. Zaprowadzi na ziemi pokój i dobrą wolę wśród ludzi. Pięknie. Że ci, którzy są chętni, ci, że ci, to się zbliżamy się do punktu kluczowego, że ci, którzy się chętnie podporządkują jego sprawiedliwemu, sprawiedliwemu panowaniu obecnie już rozpoczętemu, w którym momencie, w roku 1922, już panował Jezus. Zobaczmy, panował w ich organizacji. To już Jezus panuje przez nich, i jak się chętnie podporządkujesz, ocalisz życie. To, to jest właśnie punkt wyjściowy do Armagedonu. Wszyscy inni, którzy się nie podporządkują, zginą, bo panowanie Jezusa się już zaczęło przez nas. To jest ich, to jest ich punkt widzenia. Dlatego podkreśliłem to. Że ci, którzy się chętnie podporządkują Jego sprawiedliwemu panowaniu obecnie już rozpoczętemu, doznają błogosławieństw trwałego pokoju, życia, wolności i niekończącego się szczęścia. Po to właśnie ludom Ziemi zanosimy Boskie Poselstwo Dobrych Wieści, zawartych w Biblii Jego Słowie Prawdy. Stary świat pod szatana szatana dobiegł kresu i szybko się teraz rozpada, aby ustąpić miejsca trwałemu Królestwu Sprawiedliwości, które, i znowu podkreśliłem, bo to ważne, to samo, które w dobie obecnej się umacnia. Ponadto, że miliony ludzi obecnie żyjących na Ziemi, jeśli okażą się posłusznymi prawą tego sprawiedliwego królestwa, pozostaną przy życiu i nigdy nie umrą. To są echa tego ich głosu, błędu, prawda, że wszyscy z roku 2009 2025, to było z punktu widzenia 2022 ogłoszone, że miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą, tak mieli taką, taką akcję wielką i na tym się sparzyli. Czyli mamy tutaj kalkę nauk kościoła katolickiego że Królestwo Boże na Ziemi to to właśnie my. Przez całe chrześcijaństwo tak zostało założone. Chrześcijaństwo, chrześcijańskie kraje. Chrystus panuje przez papieża i jego hierarchię, tylko grzecznie się posłusznie poddajcie i, i bądźcie zadowoleni. Przyjmujcie wszystko, co mówią, bo to Chrystus od was tego oczekuje. On już panuje przez nas. Jak to dużo jest chętnych ogłosić się Bóg panuje przeze mnie. O, twoje posłuszeństwo Bogu wyrazisz posłuszeństwem mi. Niesamowite, że ludzie takie coś potrafią wymyśleć i, i, i są chętni, którzy łapią to. Wracam do cytatu. Kilka dni przed ogłoszeniem tej rezolucji wzywającej narody do ustąpienia miejsca wieczno Trawemu królestwu Ford przedstawił wykład na temat królestwa, ale już przedtem obecni dostrzegli trzy duże litery ADV, z tego Advertise angielskiego, czyli reklamujcie. Dostrzegli litery, duże litery ADV widoczne z całego terenu zajętego przez zgromadzenie w Cedar Point. Wielu uczestników próbowało odgadnąć, co to litery oznaczają. Taką sobie zrobili ADV i będzie Rutherford przemawiał. Ludzie patrzą, wielkie litery, co toż to będzie, co to oznaczają. Stało się to jasne po wygłoszeniu wykładu o królestwie, kiedy sędzia Rutherford doprowadził swe przemówienie do, do punktu szczytowego i zakończył je słowami: i znowu jest to ogłaszajcie, ogłaszajcie, ogłaszajcie króla i jego królestwo. Nad mównicą rozpoczął się olbrzymi transparent ze słowami Ogłaszajcie króla i królestwo. Jest też składane po angielsku. Advertise the King and Kingdom, czyli reklamujcie dosłownie króla i królestwo. Oczywiście każdy natychmiast skojarzył sobie tamte litery ADV ze słowem advertise, oznaczającym ogłaszajcie. Nie, reklamujcie dokładnie. Ale najważniejsze było to, co mieli ogłaszać: Królestwo. Ono panuje już przez nas i w nas. Królestwo to my. To ono było prawdziwie myślą, przewodnią zgromadzenia, i każdy obecny tam, oddany Bogu człowiek, odczuwał wagę tej sprawy. Uwaga znowu: każdy uświadamiał sobie, że najważniejszą rzeczą w jego życiu jest obwieszczanie dobrej nowiny o królestwie. Ta pastora najważniejszą rzeczą w życiu jest rozwój charakteru, żeby się do tego królestwa nadawać. Ale nie, tu obwieszczanie dobrej nowiny o królestwie aktywne działanie, przyciąganie ludzi do nas. To jest Twój postęp. Jehowa niczego więcej od Ciebie nie oczekuje. Zaraz dojdziemy jeszcze do charakteru, co oni o samym charakterze mówią. Na razie kierują uwagę na głoszenie, przyciąganie ludzi, przeprowadzanie nowych. Przepraszam, nie skończyłem jeszcze chyba cytatu. Każdy oddany Bogu chrześcijanin miał otąd być przedstawicielem propagającym króla i królestwo. Jakiś entuzjazm ogarnął zebranych, wyraźnie dało się odczuć, że oto Duch Boży kieruje jego ludem, by ten wyruszył z poselstwem królestwa. Główny cios potrzebie, konieczności pracy nad charakterem zadano w roku 26, zrobił to Rutherford osobiście, w artykule Charakter czy przymierze, co. No tak no To jest właśnie ten artykuł w oryginale angielskim. Po polsku nie przetłumaczyli tego, co, tego „which“ drugiego, tylko charakter czy przymierze, ale to nie ma znaczenia, oddaje to samo. Nie mogę, nie ma go po polsku, niedostępny. Są tylko nawiązania do tego, do tego artykułu, no ale mam oryginalny artykuł, więc po co nam na. na ale dam, pa, pa, dam parę fragmentów i te dam też nawiązania strażnicy późniejszej do tego artykułu, żebyśmy mieli i co Rutherford pisał, i co o tym pisali później inni. Ogólnie mówiąc, Rutherford stwierdza w tym artykule, że ponieważ greckie słowo charakter jest w greckim takie słowo charakter. Ono w tym grece ma inne znaczenie niż w angielskim i w języku polskim. Ma inne znaczenie. I dlatego, że greckie słowo charakter ma w grece inne znaczenie niż angielski character, to Rutherford pisze. Zaraz będziemy to mogli zobaczyć, przeczytamy, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak rozwijanie charakteru w jego znaczeniu w języku angielskim. Gdyż charakterem jesteśmy, a nie go rozwijamy. Takie coś wymyślił. Nie możesz rozwijać charakteru, bo charakterem jesteś, a nie rozwijasz go. Nie jesteś charakterem. To jest greckie słowo charakter. Trzecie znaczenie tutaj dla nas, bo tam są że tak, że słowo charakter grecki znaczy to narzędzie to czegoś robienia, i tak dalej. Dla nas jest to, to, to związane z naszym tematem, to znaczenie to 3, prawda? To 3 1. Znaczy to dokładny wyraz, obraz, osoby lub rzeczy. Takie ma greckie znaczenie charakter. Wyraźne podobieństwo, dokładna reprodukcja pod każdym względem to jest faksymile. Takie ma greckie znaczenie charakter i rzeczywiście, rzeczywiście w Grece a greckie słowo charakter nie ma żadnego związku z charakterem, w sensie z tym usposobieniem człowieka, z jego cechami, które ma w swoją myśl, sercu i tak dalej. Jest to dokładny wyraz, obraz, osoby lub rzeczy, bardzo wyraźne podobieństwo, dokładna reprodukcja pod każdym względem. To jest znaczenie greckiego charakter. Oto kilka fragmentów z tego artykułu. Wyrażenie rozwój charakteru i podobne wyrażenia, wielokrotnie padające z ambonim mównic, Doprowadziły do wielkiego zamieszania. Chrześcijanie zaczęli wierzyć, że muszą rozwinąć tu w ciele na ziemi doskonały charakter, zanim otrzymają wejście do nieba. Tak się ten artykuł zaczyna. A dalej. Czym jest charakter? I tu Rutherford wyjaśnia, wykłada. Greckie słowo, z którego tłumaczone jest angielskie słowo charakter, występuje tylko raz w piśmie świętym. A po, tak, słowo to jest tam oddane jako odbicie wyraz i to jest cytat który będąc blaskiem jego chwały i odbiciem albo wyrazem to, co na, na, na tłusto to jest właśnie ten grecki charakter, i odbiciem wyrazem jego istoty, i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów, przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na Zakościach Żydów 1, 3. Raz, jeden, jedyny raz występuje to słowo w greckim Nowym Testamencie. A co ma apostoł na myśli, mówiąc o Jezusie, że będąc blaskiem jego chwały i odbiciem albo wyrazem jego istoty? Ma na myśli boską, nieśmiertelną naturę, którą nasz Pan utrzymał po podniesieniu do nieba. Stąd greckie charakter znaczy dokładny wyraz. Obraz, osoby, rzeczy, wyraźne podobieństwo, dokładna reprodukcja pod każdym względem, ponieważ nasz Pan wcześniej nie miał boskiej natury, a teraz stał się także pod względem natury dokładnym. No, obrazem, wyrazem, przejawem Boga, ponieważ dostąpił tej samej natury. Po prostu staniu. Ten opis Jezusa i tak zobaczmy jak on to wszystko miesza, łączy to z charakterem w sensie rozwijania usposobienia. Ten opis Jezusa Chrystusa odnosi się do czasu, gdy został on zbudzony i wyniesiony do boskiej natury. Brawo. Odnosi się. Odbicie wyraz ojca, którym teraz się cieszy Jezus Chrystus, nie jest czymś, co rozwinął on w czasie 3,5 roku cierpienia. No zgadza się, ale bo tu chodzi o boską naturę. On boską naturę nie rozwijał, dostaje ją od Boga, od Ojca w akcie zbudzenia z grobu. Apostoł wyraźnie mówi, że Jezus Chrystus cieszył się tym odbiciem wrazem od czasu, gdy zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. Brawo. Tej chwały nie uzyskał swoim własnym wysiłkiem, ale przyszła ona do niego jako nagroda od Boga z powodu jego całkowitego posłuszeństwa i wierności. Brawo. Ale co to ma związek z rozwijaniem charakterów w sensie usposobienia? Uczucia, myśli, serce, wola. Zaraz, ale zobaczmy, zaraz, zaraz będzie do tego nawiązywał. Zaraz to wszystko powiąże. Powstaje pytanie, pyta dalej Rutherford, czy Jezus musiał rozwijać charakter, zanim mógł być przyjęty do korzystwa i czy rozwinął taki charakter w czasie pobytu na ziemi? Prawidłowa odpowiedź na to pytanie zapewni kryterium, którym muszą się kierować naśladowcy Jezusa. Odpowiedź na to pytanie musi być jednoznacznym nie! Nie musiał rozwijać charakteru, ponieważ Jezus był doskonałym charakterem w czasie pobytu na Ziemi. On nie miał charakteru do rozwinięcia. On był charakterem. I był doskonały, w przeciwnym razie nie nadawałby się do przyjęcia jako wielka ofiara okupu. I tu w tym przypadku sobie sam przeczy, bo przed chwilą mówił, że tym charakterem stał się dopiero wtedy, kiedy został zbudzony z groba, kiedy Bóg go podniósł do nieba. A teraz mówisz, gdy tutaj był na Ziemi, to był charakterem. No to nie był. Stał się dopiero po zbudzeniu z grobu i tam jego, Bóg, go, Bóg go wyniósł, Bóg go wyniósł do boskiej natury. I na to, No ale jak to mamy? Sprzeczność za sprzecznością. Piszą, czytelnik ma nie myśleć. Pamiętamy tytuł z poprzedniej części. Jak to było? Walcz z niezależnym myśleniem. Takie były tytuły strażnicy. Przekonywali, żeby nie myśleć. Po prostu. No bo to rzeczywiście trzeba nie myśleć. No jak się to czyta, wracamy do cytatu. Ale od czasu spłudzenia do boskiej natury, stawia kolejne pytanie Rutherford, ale od czasu spłudzenia do boskiej natury, do zmartwychwstania, czy Jezus nie musiał rozwinąć doskonałego charakteru jako nowe stworzenie? Nie musiał. Gdyby rozwinął taki charakter jako nowe stworzenie w czasie pobytu w ciele, wówczas posiadałby to podobieństwo, o którym mówi apostoł, czy, a on miał na myśli boską naturę, apostoł, zanim umarł i powstał z martwych. On nie podniósł siebie z martwych, lecz Bóg go podniósł. To po prostu pomieszanie wszystkiego podniesienie Jezusa do boskiej natury i udzielenie mu boskiej natury, przez co stał się tym charakterem, odbiciem, wyrazem samego Boga, bo dostąpił tej samej natury, wiąże z charakterem, który mamy w znaczeniu języka angielskiego czy polskiego, który się rozwija w nas, w naszym w woli sercu, który jest jedynie najważniejszym zadaniem dziecka Bożego. Oto jak wspomina o tym książka Środkowie Jehowy, Głosiciele Królestwa, wydana już później, rok 1933, angielski, po polsku, dwa lata później. Wspomina ten, ten wspaniały artykuł Charakter czy przymierze? Już od samego początku badacze Pisma Świętego otrzymywali zdrowe rady biblijne wskazujące na potrzebę wzorowania się na Chrystusie. Jednak część z nich, uwaga, czy to, słuchajmy uważnie, jednak część z nich przykładała w tamtych czasach tak dużą wagę do, jak to nazywali, rozwijania charakteru, że pewne aspekty prawdziwego chrystianizmu schodziły na dalszy plan. Tak bardzo rozwijać dobry charakter na wzór Jezusa że prawdziwe rzeczy umykały im. No, no nie wiadomo co, nie, 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 nawet nie będę tego komentował. Chyba niech sobie każdy czyta. Niektórzy najwyraźniej doszli do wniosku, iż zapewnią sobie wstęp do nieba dzięki miłemu obejściu. To znaczy, gdy zawsze będą się wydawać życzliwi i dobrzy, mówić łagodnie, wystrzegać się wszelkich przejawów gniewu i codziennie czytać Pismo Święte. Zapomnieli jednak, że Chrystus zlecił swoje muszno wykonanie pewnego dzieła. Zbawienie przez uczynki już się zaczyna. Gdzie masz do wykonania? Nie myśl, że jak będziesz dobry, grzeczny, życzliwy, charakter rozwinie, że to coś się da. Zapominasz o prawdziwych aspektach chrystia chry chrystianizmu. Wracamy dalej. O, nawiązanie do tego artykułu. Kwestię tę jasno przedstawiono w artykule Charakter czy Przymierze, zamieszczony w Strażnicy w maju tego roku. Powiedziano w nim, że starania o ukształtowanie jeszcze za życia w ciele doskonałego charakteru doprowadziły jednych do zniechęcania i rezygnacji, w drugich zaś wzbudziły mniemanie, iż są lepsi od innych. Wskutek czego nietrudno im było stracić z oczu wartość ofiary Chrystusa. Gdy pracujesz nad swoim charakterem i starał się stawać coraz lepszym, tracisz z pala widzenia ofiarę Chrystusa. Takie jest ich zdanie. Po uwypukleniu roli wiary w przelaną krew Chrystusa wykazano, że konieczne jest czynienie tych rzeczy przez gorliwe uczestniczenie w służbie dla Boga na dowód i staramy się zaskarbić sobie Jego uznanie. W tamtych czasach, gdy znaczna część chrześcijaństwa jeszcze stwarzała pozory, że trzyma się biblijnych mierników moralnych, takie akcentowanie znaczenia działalności Wyraźnie podkreślało kontrast między świadkami Jechowy a rzekomymi chrześcijanami. Różnica ta uwydatniła się tym bardziej, gdy wszyscy uważający się za chrześcijan musieli zająć stanowisko w wyłaniających się kwestiach natury moralnej. Ciąg dalszy cytatów. Wprawdzie badrusze często mówił, przyznają, no też mówił o tym, żeby głosić o królestwie. Wprawdzie Baduste często mówił, że, za, że na każdym prawdziwym Chrześcijanie spoczyło, spoczywa obowiązek dawania innym świadectwa o Królestwie Bożym, ale po I wojnie światowej, czyli jak umarł, położono na to jeszcze większy nacisk. Dobitnym przykładem jest artykuł Charakter 3 przy Przymierze z tego tego roku. Otwarcie omówiono w nim zgubne skutki, zauważmy, otwarcie omówiono w nim skoro że tego nie podkreśliłem. O otwarciu omówiono w nim zgubne skutki tak zwanego rozwijania charakteru, po czym uwypoklono znaczenie spełniania obowiązków wobec Boga przez uczynki. Zgubne skutki rozwijania charakteru, bo iżą się uczynki. Już wcześniej w strażnicy lipca 20 roku przeanalizowano wielkie prorokstwo Jezusa o znaku Jego obecności końca świata zwrócono uwagę na dzieło ogłoszenia, które musi być wykonywane w ramach spełnienia zapowiedzi z Ewangelii według Mateusza i wskazano, jakie orędzie należy głosić. Wspomniana tu dobra nowina dotyczy końca Starego Porządku Rzeczy i ustanowienia Królestwa Mesjasza. Rozpatrując umiejscowienie tej wypowiedzi Jezusa w stosunku do innych szczegółów e, znaku, strażnica wyjaśniała, iż dzieło to musi być wykonane między Wielką Wojną Światową, a okresem Wielkiego Ucisku zapowiedzianego przez Pana w Ewangelii Mateusza 24. Była to praca niecierpiąca zwłoki kto miałby ją wykonać? Obowiązek ten jednoznacznie spoczywał na członkach Kościoła, czyli prawdziwego zboru chrześcijańskiego. Jednakże w strażnicy z 32. zalecono im, by zgodnie z duchem wypowiedzi z objawienia, zachęcali do współdziału w tym dziele klasę Jonadaba. Członkowie tej klasy, oczekujący życia wiecznego na ziemi, przyjęli to zaproszenie, a wielu okazało niezwykłą gorliwość. A, tutaj podkreśliłem. Otwarcie mówiono w nim, omówiono w nim zgubne skutki tak zwanego rozwijania charakteru po czym uwypuklono znaczenie spełnienia obowiązku wobec Boga przez uczynki. Dzieło gałszenia, zbawienie przez uczynki. Cofamy się do zakonu, bo w zakonie było zbawienie przez uczynki. Nikomu nie dało nic. I dlatego Jezus wyprowadził Żydów, dając siebie i ustawienie z wiary jako jedyną możliwość rozwinięcia tak, się przed Bogiem i zyskania jego probaty. Wracamy znowu do uczynków. I jeszcze końcówka. W 21 roku podkreślono, w strażnicy doniosłe znaczenie tego dzieła. Udział w służbie pańskiej jest tak samo ważny, jak oczyszczanie na zebrania. Każdy musi być, z nadzieją, musi być z nadzieją Ewangelii, oświadczono w roku 22. A w 49 zaznaczono, w oczach Jehowy dla nikogo z nas nie ma w tym świecie ważniejszej pracy niż głoszenie. To znowu tak uderzenie w pracę nad sobą w charakter. Często przetaczano wypowiedź apostoła Pawła, nałożono na mnie konieczność, doprawdy, biada mi, gdybym nie oznajmiał dobrej nowiny. Werset ten odnoszono do każdego świadka Jehowy. Tylko zapomnieli o, o słowie Pawła, że gdyby, jak nie będzie miał miłości, to jest niczym. I w imieniu, nawet gdyby właśnie głosił i głosił i głosił, no ale wybierają fragmenty, które mi pasują, a reszty. Nie widzą. Napisanie czegoś takiego na temat charakteru jest tak oczywistym nonsensem, że aż trudno uwierzyć, że ktoś to zrobił chrześcijanin. I że tak wielu w to wierzyło, i wciąż wierzy. Trudno, trudno to po prostu przełknąć, jak to się czyta. Oto kilka wersetów biblijnych, które mówią dokładnie odwrotnie. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Odrzućcie to wszystko, gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Tak więc, jako wybrani Boga, święci i miłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do wiary waszej cnoty, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskie miłość. Gdy bowiem będą one w Was i to było obfitości, to nie uczynią Was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I choćbym mówił tutaj, choćbym podkreśliłem, prawda, ile mówię, choćbym, choćbym, choćbym spełnił wiele różnych innych uczynków rzeczy, to. Nic mi to nie da, jeśli nie będę miał rozwiniętej miłości. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, jest na wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Tak napisał Paweł, tak uczył pastor Rusel. Po zmianach organizacyjnych, które podporządkowały braci pod zarząd centrali i pokazały im, gdzie jest ich miejsce i czego się od nich oczekuje nie myślenia, tylko przejmowania to, co im się podaje co miało przygotować ich na przejmowanie dowolnych nauk i dowolnych zarządzeń pod groźbą publicznego wykluczenia i pełnego odizolowania nawet od najbliższych i przez najbliższych przyszedł czas, jakiś czas później, na odwrócenie ich uwagi od pracy nad charakterem. Który według Biblii Pastora jest jedynym i podstawowym warunkiem osiągnięcia Królestwa i nie ma innego. I skierowania jej, tej uwagi ich, na uczynki, jak u Żydów pod zakonem. Advertise, 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 reklamujcie, reklamujcie, albo według polskiej wersji, jaką oni woleli, chodźcie, jak ogłaszajcie, ogłaszajcie, reklamujcie Króla i Jego Królestwo. Że ono już panuje tu na Ziemi, Królestwo, w postaci Bożej Organizacji Towarzystwa, którego ciało kierownicze to ludzie prowadzeni przez samego Boga, który choć nie chce nikogo zniszczyć, ale zrobi to, jeśli nie schronią się oni w arce, czyli jedynej prawdziwej organizacji Boga na Ziemi, zapewniającej rajskie szczęście i radość, a przede wszystkim przetrwanie Armagedonu, w którym zginą miliardy niechętne nauką Towarzystwa. To jest Ewangelia. Towarzystwa. A jeśli ktoś zapyta Was, tak mówię jakby przemawiał w imieniu ciała kierowniczego do zwolenników tej organizacji. Jeśli ktoś Was zapyta, dlaczego ma umrzeć wieczną śmiercią, tylko dlatego, że Wy, głosiciele Królestwa, nie umiecie przekonać go do swojej wersji Biblii i jej interpretacji, skoro Jezus umarł za Niego, bo przecież umarł za wszystkich ludzi, wtedy mu uświadomcie, że się bardzo myli. I że według jednego z licznych błysków nowego światła Jezus wcale nie umarł za wszystkich ludzi. Jak błędnie uczą wszystkie przykłady Biblii, poza jednym. Lecz umarł za wszystkie rodzaje albo pokroje ludzi, a to ogromna różnica. I prowadzi nas to do kolejnego ogromnego odejścia od nauk pastora, i to uderzającego w samo serce boskiego planu zbawienia, bo w okup Jezusa, <laughs> złożony za wszystkie dzieci Adama, <laughs> bez wyjątku chrypka jakaś. <laughs> I punkt siódmy zasiąg okupu Jezusa. W tym temacie wodzowie towarzystwa pozwolili chyba sobie na najbardziej nieprzyzwoitą zmianę odrażającą zmianę powiem, odebrali okup miliardom ludzkości, za które umarł Jezus, udzielając prawa do skorzystania z Niego okupu według ich własnych kryteriów. Wykluczony z okupu jest według nich sam Adam z Edenu, choć to właśnie za Niego umarł Jezus. Śmieszne, za Niego on umiera i on jest pierwszy do wykluczenia. Niesamowite. A dopiero dopiero w Adamie umarł za wszystkie jego dzieci, czyli za nas wszystkich. Oraz ogólnie mówiąc, wykluczają wszystkich dużych grzeszników z przeszłości, którzy ich zdaniem grzeszyli tak bardzo, że okup ich nie obejmuje. Co dotyczy także miliardów dzisiaj żyjących ludzi, którzy nie są lub nie staną się świadkami Jehowy, zanim Bóg rozpocznie proces ich uśmiercania wieczną śmiercią w Armagedonie, którego czekają w każdej chwili. Właśnie taką Ewangelię, dobro, taką dobrą nowinę, głoszą, głoszą dzisiaj ludziom. W poprzedniej części mówiliśmy, jak wielkie znaczenie dla Rusela miał okup Jezusa za wszystkich. Cytowaliśmy, że sam Russell przyznawał, żadne inne pisma nie podkreślają go bardziej niż my, tak mówią. Jakbyśmy mieli jakiegoś hopla na tym punkcie. Mówi także o tym w książce Pytanie Odpowiedzi. Tylko sam początek cytuję, no bo nie będę teraz przekonywał nikogo, że brat Russell dawał okup w centrum. Pytanie ze strony szóstej. Adna, na temat Adama. Dlaczego dana jest mu druga próba? Jeżeli Adam był na próbie, ktoś pyta, i upad, czy będzie miał drugą próbę. Jeżeli tak, to po co? Dlaczego miałby być on zbudzany, jeżeli upadł przy pierwszej próbie? Odpowiedź to tylko początek. Powodem, dla którego pierwszy człowiek zostanie zbudzony i będzie miał drugą próbę, jest to, że Bóg tak chce. No dobra, i jest to najlepszy z najlepszych powodów. Jeśli chcecie, chcecie wiedzieć, dlaczego, możemy zrobić przypuszczenie być może korzystne dla nas. Ja już dalej nie cytowałem, żeby za tylko streszczam. Dalej można sobie sprawdzić na szóstej stronie w tej, tejże książki obok. Dalej wskazuje na brak doświadczenia Adama ze skutkami grzechu. Próbuje odgadnąć, dlaczego Bóg taki dobry jest i da Adamowi drugą szansę. Że brak doświadczenia Adama ze skutkami grzechu, co czyniło jego próbę nie tak korzystną, jak mogłaby być, gdyby Adam takie doświadczenie posiadał. No ale Bóg nie mógł mu dać doświadczenia bez doświadczenia tego na skórze Adama. Oraz wskazuje na jego wielką miłość do Ewy, która zwiedziona zgrzeszyła pierwsza. Adam nie chciał, nie mógł wyobrazić sobie życia bez niej i wolał umrzeć z nią niż żyć sam bez niej. Tak argumentuje później badusz, dlaczego Bóg tak dobrze chce potraktować Adama i go odkupuje. Oto zabieg, jakiego to dokonuje w swoim przekładzie Biblii, NW, to jest tak przed planem Nowego Świata, skrót jest z angielskiego pewnie New World, Nowy Świat. To też jest wymowne, Nowy Świat. Ten, ten, to jest, ich jest Nowy Świat, oni tam będą. Tak yy, z, dokonuje też zmiany, by dopasować ją do swojego nowego światła. świata. Rzymian 5.18 biorę. Najpierw mamy przekład tego NW, potem no, pod spodem jest UBG, a na dole grecki oryginał z manuskryptu. Tak więc czytamy wersję Nowego Świata. Tak więc jak przez przestępstwo jednego. Ee, e, chyba źle to napisałem kolejność, nie? Pewnie. Bo najpierw mam widzę UBG. No to w takim razie mylący, ale z razy poprawimy i skomentujemy. Zatem najpierw nie jest NW, tylko najpierw jest UBG. Więc czytamy UBG, bo jest górny na górze. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez Sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. I teraz ta te wersja nowego, tak, nowego świata. Jednak na dole była. A zatem, jak przez jedno wykroczenie doszło do potępienia ludzi wszelkiego pokroju, tak to jest przez jeden akt usprawiedliwienia, dochodzi w wypadku ludzi wszelkiego pokroju do uznania ich za prawy ku życiu. I zabieg ich sztuczka polega na tym, że dodają to słowo nie wszyscy ludzie, tylko ludzie wszelkiego pokroju. Każdy widzi w Grece, mamy grek, grekę i polskie tłumaczenie, że tam, gdzie jest, są wszyscy ludzie, mamy tak pantas anthropos. Nie, To mój nie działa, ale o, może myszka podziała? O, podziała. Tak widzimy tutaj. Fanta z wszystkich ludzi, i tu mówi o upadku, który dotknął wszystkich ludzi. Nie ma wszystkich rodzajów ludzi, ani pokroju ludzi, tylko ludzi co do sztuki. I potem mamy znowu wszystkich ludzi, tak? Sprawiedliwość naszego pana, usprawiedliwienie znowu na wszystkich ludzi, a nie na wszystkich pokroju ludzi. Czyli dodają sobie słowo rodzaj, pokrój, tak? W angielskim jest to kind, some kinds of people. Tutaj polskie tłumaczenie mówi pokroju, okej, okay, rodzaju, pokroju. I w ten sposób chcą, tak? Ich argumentacja opiera się na tym, że Jezus umiera za ludzi wszelkiego pokroju, rodzaju, czyli kobiety, mężczyźni, białych, murzynów, Indian, królów, cesarzy, kierowców, farmerów, no, ale nie znaczy, że każdy będzie objęty, tylko różne rodzaje ludzi, wszystkie rodzaje. Z każdego, jak gdyby, nie wiem, podziału ludzkości na zawody, płcie czy kontynenty, ktoś będzie zbawiony, ktoś będzie, ale nie wszyscy ludzie. To jest, to jest ich argumentacja. Żeby to mieć, dodali to słowo rodzaje pokroju. Ale ta sztuczka z dodanym słowem pokroju tak im nic nie daje. Chyba, że zrezygnujemy z myślenia, do czego, jak wiemy, ciało kierownicze mocno zachęca. No bo wtedy wychodzi. No bo zobaczmy ten werset. Jeżeli nawet byśmy zaakceptowali to dodanie tego słowa pokroju, to i tak to im nic im nie da. Bo nawet jeśli usprawiedliwienie nie ma dotyczyć wszystkich ludzi co do sztuki, każdego jednostki, tylko ma dotyczyć ludzi wszelkiego pokroju, to i tak, zauważmy, ma dotyczyć tych samych ludzi wszelkiego pokroju, na których spadło potępienie. Bo tak, tam Kwiweset pisze. Jeżeli nawet uznamy, że jest ten pokrój, to tak, spadło potępienie na wszystkich ludzi wszelkiego pokroju i usprawiedliwienie dzięki Jezusowi też na ludzi wszelkiego pokroju. No to teraz zadajmy pytanie. Gdy spadło potępienie na wszystkich ludzi, na ludzi wszystkiego, wszelkiego pokroju, to objęło każdego człowieka, czy niektórych tylko? No, potępienie w Adamie. No każdego. Czy damy pokrój, czy nie damy pokrój? Więc ta szuszka nic im nie daje, bo jeżeli ludzie wszelkiego pokroju zostali potępieni w Adamie, no to, a przecież chyba każdy przyzna, że wszyscy zostali potępieni w Adamie co do sztuki, no to automatycznie w drugą stronę działa tak samo. Nic im to nie daje, ale jak, jak, jak wyłączymy myślenie, no to możemy się, a tak, zbawienie, nie, zbawienie ma usprawiedliwienie tylko dla ludzi wszelkiego pokroju, nie dla każdej jednostki. No ale też potępienie macie dla ludzi wszelkiego pokroju, są to ci sami ludzie a potępionych w Adamie też przyznają oni, że byli wszyscy. No ale brak logiki, brak spójności, zamieszanie, zamieszanie. By poprzeć swoją filozofię odebrania korzyści z okupu miliardom dzieci Adama, dodają więc do Biblii dodatkowe słowa i zadają gwałt zasadzie boskiej sprawiedliwości, która wymaga życie za życie. Jedno życie za jedno życie, oka za oko, zęba za ząb, ręki za rękę, nogi za nogę, oparzeliny za oparzelinę, rany za ranę, sińca za siniec. Mimo to ich zdaniem, jedno doskonałe ludzkie życie Jezusa odkupuje ze śmierci miliardy ludzi. Jak to możliwe? Jak jeśli pominiemy Adama? Jest to niewykonalne. Oby nie była to prawda, prawda? Gdyby to była prawda, to, kto, który, kto, 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 to nawet wszyscy członkowie ciała kierowniczego nie byliby odkupieni, tylko jeden. Według tej zasady. Tylko w Adamie mogą mieć nadzieję, że wszyscy oni będą odkupieni, no i cała ludzkość. Przy czym, tak, przy czym yy, yy, ich zdaniem jedno doskonałe ludzkie życie odkupuje miliardy ludzi ze śmierci, przy czym robi to na zasadach ustalonych przez towarzystwo. Czyli tylko niektórych z tych miliardów odkupuje, no bo tych, którzy spełniają warunki przez nich podane. Oto pokrętę drogi tej jedynej w swoim rodzaju filozofii. Cytujemy Watchtower, 54 rok. Każdy przyzna, że grzech jednego człowieka Adama sprowadził śmierć na wszystkich ludzi. Jest jednak równie prawdziwe to, że przez jeden akt usprawiedliwienia dochodzi w wypadku ludzi wszelkiego pokroju, do uznania ich zaprawy ku życiu. To jest ten werset, o którym mówiliśmy. Ci ludzie wszelkiego pokroju to owce, które słyszą i wierzą w zasługę okupu Jezusa Chrystusa i które pokazują swą wiarę przez swoje uczynki i sposób życia. To za nich stosowana jest zasługa okupu krwi Jezusa, ponieważ oni uznają jej wartość i starają się. O jej korzyści na warunkach, jak Jehowa podał w swoim słowie. Widzimy co tu pisze? Owce, owce i kozły. Według nich przypowiedź o owcach i kozach w tej chwili jest realizowana. Ludzkość jest dzielona na owce i kozły według ich zdania. Jezus umarł tylko za owce. Za kozły nie umarł. Kozły nie mogą skorzystać z tego okupu. Może za chwilę to zobaczymy bardziej. Na razie skomentuję tą przypowiedź. Przypowiedź o owcach i kozłach nie może wypełniać się obecnie w tym życiu, jak oni twierdzą. Ponieważ, jak ten kapit twierdzi, ponieważ w Mateusza 25-32 jej początek następuje dopiero wtedy, gdy zgromadzone będą przed nim, przed Jezusem, wszystkie narody. Czyli dopiero po wyprowadzeniu wszystkich ludzi z grobu. Jak można zebrać wszystkie narody przed Jezusem, skoro ogromna większość ludzkości jest w grobie w tej chwili? Dopiero po wyprowadzeniu wszystkich ludzi z grobu, co obejmuje tych, którzy później okażą się owcami, jak i tych, którzy później okażą się kozłami. A zatem każdy potopek Adama, łącznie z nim samym, Adamem, otrzyma korzyści z okupu. Zdjęcie w roku z Edenu. Nawet jeśli później nie wykorzysta tego do uzyskania życia wiecznego, stanie się kozłem. Ale on się stanie kozłem po wykorzystaniu okupu naszego Pana. Bo on także jest za kozła. Jezus nie umarł za kozłów, tylko za owce. Za dobrych umarł. Za złych nie umarł. Nie umarł za grzeszników. Umarł za dobrych ludzi. No dochodzimy do absurdów. Jezus nie umarł za grzeszników. Jesteś za dużym grzesznikiem, żeby się załapał w okupie. Niesłychane. Przedziwne. Dobrze zauważcie, że te owce, to nadal cytat yy, strażnicy, dobrze zauważcie, że te owce nie obejmują wszystkich ludzi z wszystkich narodów bez względu na ich przekonania i sposób życia. Wcale nie. Musimy bowiem pamiętać, że głównym celem Jezusa Chrystusa jest co? Obronić schambionie imię Ojca. Nie. Jezus nie przyszedł głównie po to, żeby odkupić ludzkość. On przyszedł po to, żeby obronić schańbione imię Ojca. To jest główny cel Jego przyjścia. Więc okup jest tak tylko przy okazji. Podobnie, zgodnie z tym głównym celem okupu jest umożliwienie Jezusowi wykupienie, odkupienie od kary śmierci ludzi, ale zobaczmy tylko jakich ludzi, którzy swoją wiarą udowodnią, że diabeł jest kłamcą. Jezus odkupuje tylko tych ludzi, którzy swoją wiarą udowodnią, że diabeł jest kłamcą. Jak nie udowodnisz, to się nie odkupi. Nie wiem, bo nie będę komentował. Wynika z tego, że jeśli jacyś ludzie świadomym nurzaniem się w złu i całkowitym lekceważeniem zbawczego poselstwa Pisma Świętego okażą się przeciwnikami prawdy i sprawiedliwości, nie mają oni żadnej nadziei zasługę okupu Chrystusa. Odbieranie okupu od miliardów. Musimy bowiem pamiętać, że głównym celem Jezusa Chrystusa jest obronić schambione imię Ojca. Podobnie zgodnie z tym głównym celem okupu jest umożliwienie Jezusowi wykupienie, od, odkupienie od kary śmierci ludzi, którzy są wiarą, udowodnią. Podkreśliłem to raz jeszcze, co najważniejsze w tym, tymże kapicie, czyli prawie wszystko. Przestawienie całego planu boskiego zbawienia okupu na inne tory. Za niech posłużą, niech posłużą te dwa wersety. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Co zginęło? Ludzkie życie Adama, tam w Edenie. Tam wedenie coś było dane i przez posłuszeństwo mogło być zachowane, a zostało utracone, zginęło. Albo dzieje, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmatestanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. A oni mówią, że niesprawiedliwi w ogóle nie zmatestaną, bo się nie łapią w kupie. To oznacza więcej. Cytacyjny wstęp ta strażnicy. Oni zawsze na takim, takim samym kolorze dla odróżnienia. No ale na wszelki wypadek mówię, żeby ktoś nie sądził, że cytuję coś innego niż, niż cytuję. To oznacza więcej niż tylko przyłączenie się do emocjonalnego, religijnego pikniku, podniesienie ręki i stwierdzenie, że jest się zbawionym. To oznacza więcej niż utworzenie ust i powiedzenie, tak, wierzę w Jezusa, Chrystusa i w jego przelaną krew. Gdyby chodziło tylko o to, każdy mógłby to zrobić. Łącznie z piakami, cudzołożnikami, bałwochwalcami i mordercami. Pismo Święte jednak wyraźnie stwierdza, że taki rodzaj osób nie kwalifikuje się do okupu. No są cytaty, no o, tak, to jest pismo wyraźnie stwierdzone: nie kwalifikują się do okupu. Biblia rzeczywiście mówi: wykorzystam tam 1 Kredytów 6.9. Biblia rzeczywiście mówi, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie łudźcie się, ani sztycznicy, ani bawochwalcy, ani cudzołóżnicy, ani rozpusznicy, ani mężowożnicy. Prawda? Pisze tak. Ale w Dziejach 24 15 czytaliśmy, że będzie zmartwychwstanie niesprawiedliwych, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. No i w takim razie co? Czy wszetecznicy, bawofalcy, cobożnicy, rozpocznicy, mężobożnicy to nie są niesprawiedliwi? No są. No i a Paweł pisze, że będzie, będzie ich no to Będzie czy nie będzie? No jak to pogodzić? No bardzo łatwo. Bardzo to zrobił. Prawda, że Brandusza to zrobi. Wystarczyło tylko nie odrzucać tego i nie deptać tego. I wszystko staje się jasne. Jak to pogodzić? Tak, jak robi to Biblia i jak robi to pastor Russell Okup zwalnia wszystkich, nawet największych grzeszników spod wyroku z Edenu. Bo okup jest większy niż największy grzech największego grzesznika. Nie ma takiego grzechu, który nie mieściłby się w okupie. Co to byłaby za ofiara, która nie jest w stanie za to się uczynić jakiemuś grzechowi. No tak, za mało. Ale, tak wracamy, okup nikomu nie gwarantuje życia wiecznego w królestwie. O które życie wieczne w królestwie po uwolnieniu spod wyroku adamowego każdy musi zabiegać sam. Lecz nie wszyscy je uzyskają. Owce uzyskają, kozły nie. Dlatego też, gdy Paweł pisze, że mężczyznicy bo falzy co ma na myśli życie wieczne w królestwie. Jeżeli nie zreformują się, to nigdy nie uzyskają królestwa. To było wezwanie do jemu współczesnych, prawda? Ci, którzy przychodzili przez Jezusa, często byli z ludźmi z marginesu, z różnych upadków, z grzechów, przecież wiem, nawet z naszego pana, byli, by, były cudzołożnice. Ona nawet wyprzedzała niektóre do królestwa, ale była cudzołożnicą póki co. I trzeba obie uświadomić takiej cudzołożnicy, że jak taką będzie, to nigdy królestwo nie odziedziczy, żeby nie myślała, że ruszę drogę za naszym panem i królestwo osiągnie życie wieczne, zachowując swój grzeszny stan, który do tej pory był. No to wiadomo. To jest takie proste, w Biblii jest to wyraźnie pokazane, no ale postępowanie, nowo wracamy do strażnicy, postępowanie każdej jednostki decyduje, czy skorzysta ona z ofiary, zgobiłem z, czy skorzysta ona z ofiary Jezusa. Podobnie jak Adamowi, świadomie złym zasługa okupu i życie wieczne nie są narzucane. No, nie są narzucane, ale okup jest za wszystkich. Okup i życie wieczne muszę to skomentować. Okup i życie wieczne to dwie różne rzeczy, należące do dwóch różnych rodzajów zbawienia, gdyż Biblia uczy o dwóch różnych zbawieniach. Jedno zbawia spod wyroku z Edenu, a drugie do życia wiecznego. Porównajmy chociażby te dwa wersety. Pytanie strażnika więziennego oraz odpowiedź Pawła i Selasa. Wiemy, byli w więzieniu, trzeciej ziemi, po wszystko się potwierało, oni nie uciekli. Strażnik ich pyta: "Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?". A oni mu mówią: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom. A podajmy Żydów 5.9, Filipensów 12, można by zdać jeszcze dziesiątki innych. A osiągnąwszy pełnię doskonałości o naszym Panu, stał się dla wszystkich, którzy muszą posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Albo Paweł z Filipensów z bojaźnią i zedrzeniem zbawienie swoje sprawujcie. No to w takim razie, którą wersję wybieramy zbawienia? Tą ze strażnika więziennego? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony? Czy musimy być posłuszni? z bojaźnią i drzeniem jeszcze swoje zbawienie sprawować, walczyć, może się uda, może się nie uda, trzeba bać bardzo gorliwym. Czy te wersety mówią o tym jednym i tym samym zbawieniu? Dlaczego w tym pierwszym wystarczy tylko uwierzyć w Jezusa, a w tym drugim trzeba być posłusznym i z bojaźnią, drzeniem walczyć, by sprawować swoje zbawienie? Bo one mówią o tych dwóch różnych zbawieniach. Jeśli chcesz skorzystać, żeby był z siebie zdjęty wyrok adamowy, ten z Edenu, to przyjmij tylko Jezusa, on za, on za ciebie umiera. weźmy czyste konto. I będziesz mógł stanąć na własnej próbie, bo bez tym wyrokiem po Adamie nie możesz, masz go w genach. To, że Adam zgrzeszył, a nie ty nie ma znaczenia. Ty jesteś jego dzieckiem, jego potomkiem. Masz to dziedzicznie w genach, to tak jakby ciebie Bóg w Adamie wydanie skazał na śmierć. Masz ten wyrok, po Adamie, Ale Jezus może ci z Niego zdjąć, żebyś mógł spróbować sam, żebyś nie miał win żalu, że ten Adam wszystko zepsuł, że gdybym ja był na miejscu Adama, to byłbym lepszy, wierniejszy. Jezus, Bóg przez Jezusa to wszystko ci odwróci, a jeszcze zyskałeś doświadczenie, więc chyba będziesz mógł sobie lepiej poradzić, tak? być mądrzejszy na tej próbie niż Adam. Czyli do zbawienia spod woroku Adama, jeszcze to pisze, do zbawienia spod woloku Adama wystarczy wiarą przyjąć Jezusa, co otwiera drogę do zbawienia do życia wiecznego, niedostępną bez okupu Jezusa. Niedostępną. Bez okupu Jezusa nawet nie możemy zacząć próbować walczyć o życie wieczne, bo jesteśmy pod wyrokiem śmierci. Z czym, z czym przychodzisz? Skazany pod wyrokiem. Skazany z pod wyrokiem przychodzi, moje prawa są naruszane, są wybory, ja chciałbym głosować. Ci w mają prawa, tak? Oni są, chyba mają odebrane prawa, tak sądzę. Nawet w tym świecie tak to działa. Do zbawienia do życia wiecznego, możliwego tylko dzięki Okopowi, trzeba współpracować z Jezusem przez bycie mu posłusznym. I, usilne, i usilnie, i tak? Przez, bycie mu, i usilne, i przez usilne własne starania o życie wieczne, przez rozwinięcie właśnie dobrego charakteru. Który by nadawał się do tego życia wiecznego, bo Bóg nie chce nierozwiniętego charakteru. Dlaczego próba AWD nie była dla Adama? Żeby rozwinął charakter. Pełne posłuszeństwo Bogu. odpowiedni charakter godny życia wiecznego, a nie Że robi po swojemu. Od czego zaczniesz? Strażnica? Znowu strażnica. Kolory, wytłuszczony dróg, i jeszcze na czerwono. Czyli musi być super ważne. Od czego zaczniesz, pyta strażnica czytelnika. No cóż, najpierw odrzuć wszystkie fałszywe poglądy religijne, jakie możesz mieć odnośnie okupu. Jezusa jako dotyczącego wszystkich ludzi. Zapomnij, że okup jest za wszystkich ludzi. Odrzuć najpierw to jest pierwsza podstawowa rzecz, jaką musisz zrobić odrzuć to. Tak, musisz odrzucić te poglądy, których cię uczono całe życie. Jeszcze w paruzy pamiętacie po Ruselu tak o siebie, tak? Pamiętacie, pamiętajcie, też nawet tak Rusel mówił. Myśmy tak jeszcze mówili ileś lat po ruselu, a to był błąd. Teraz najpierw nowe światło zrozumieliśmy, że to jest wszystko nieprawda. Musisz odrzucić te poglądy, których Cię uczono całe życie i musisz zacząć napełniać swój umysł prawidłowymi naukami Pisma Świętego. Ciąg dalszy cytatu. Nie łudź się, Jochawa Bóg ma bardzo konkretny cel w zapewnieniu okupu za rodzaj ludzki, a klucz do tego celu leży w obronie Jego własnego wspaniałego imienia. Częścią Jego celu obronienia siebie jako wiecznego władcy jest zbudowanie nowego świata. Słuchajmy, co obejmuje ponowne zapoczątkowanie ludzkiego społeczeństwa, które będzie go czcić. To pomaga nam zrozumieć, dlaczego planuje on zapłacenie okupu przez Jezusa, Chrystusa, ponieważ przez niego, przez ten okup, jądro rdzeń ludzi, czyli taka esencja, malutka część, ta najprawdzie najważniejsza, najlepsza, śmietanka, tak? Jądro rdzeń ludzi kwalifikuje się, by wziąć udział w nowej ziemi, po Armagedonie, w rodzeniu dzieci i uczeniu ich dróg Boga. To jest Ewangelia Towarzystwa. Dalsza dalszy ciąg cytatu. Następna wielka manifestacja Boga, Jego syna Jezusa Chrystusa w Armagedonie nie będzie przyjemna dla tych, którzy nie kwalifikują się do zasługi okupu. Nie dajcie się uśpić nauką, że Bóg musi zbawić wszystkich ludzi. Nie zrobi tego. Ale on czyni okup dostępny dla wszystkich rodzajów ludzi albo pokrojów. Ja tak z angielskiego tłumaczyłem, tam w angielskim było kainc, więc rodzajów oni wolą pokroju, niech będzie. Dla wszystkich rodzajów ludzi, którzy przyjmą go na warunkach, jakie on ustanawia, sprawdź, czy spełniasz te warunki, ponieważ oznacza to Twoje życie. A warunki są każdemu znane w wydaniu towarzystwa. Kto może być autorem takich słów? Dla przypomnienia pochodzę, podaję źródło, angielskie źródło, skąd to wziąłem. I ostatni punkt. Rola Cielesnego Izraela w boskim planie. Najkrótszy. Powodem, dla którego pokazuje tą kolejną przepaść między nauczaniem pastora a towarzystwem, nie jest cielesny Izrael jako taki, jako jeden z narodów tutaj na Ziemi, lecz jego miejsce w planie Boga wobec całej ludzkości. Ponieważ według pastora jest rola, jest, rola tego, tego narodu jest zupełnie inna niż według dzisiejszego towarzystwa, a ma to zasadnicze znaczenie dla wszystkich ludzi. Krótko mówiąc, według pastora, Królestwo Boże na Ziemi ma rozpocząć się od cielesnego Izraela, Ponownie zgromadzonego przez Boga do Jego Ojczyzny, by następnie rozszerzyć się na cały świat i objąć wszystkie narody. To jest pastor Rusen. Natomiast według obecnej strażnicy, Królestwo Boże na Ziemi rozpocznie się od zgładzenia przez Boga wszystkich nieświadków Jehowy, czyli miliardów ludzi. Dzisiaj mamy około 8 miliardów ludzi. Ich jest, nie no, ja wiem, 500 milionów, pół miliarda, może. Nie ja wiem, ile by ich nie było. Może, no, no nieważne, to widzimy, jakie są proporcje. Jaka tu będzie rzeź? Byłaby rzeź, gdyby mieli prawdę. Chyba, że wszyscy jeszcze do tego czasu się do nich przyłączą. Jeszcze mają szansę, dlatego chodzą tak, prawda? I zachęcają. Jeszcze, jeszcze możesz zdążyć. Jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro, jeszcze możesz. Ale jak przyjdzie Armagedon, będzie już za późno. Osobiście też jedna pani mi tak serio rację tłumaczyła, gdy z nią podjąłem rozmowę na parkingu szpitalnym. To też mówię, niech się pan zastanowi, bo jak przyjdzie Armagedon, już pan nie zdąży. Bo wtedy tylko egzekucja. Tylko egzekucja. Tak, czyli według obecnej strażnicy, Królestwo Boże na Ziemi rozpocznie się od zgładzenia przez Boga wszystkich nieświadków Jehowy, czyli miliardów, miliardów ludzi, pewnie 7 miliardów albo 7 miliardów z hakiem. Po czym w zachowaniu przy życiu świadkowie Jehowy, to jądro, o którym mówił wcześniej, mają płodzić i rodzić nowe dzieci, by ponownie napełnić Ziemię ludźmi, no bo większość ludzi zginie, odejdzie, przepadnie. Tylko tym razem będą to dzieci dobre, bo ich własne. I one będą napełniać, będą ich uczyć, druk Pana. I oni już będą doskonali, pewnie nie wiem. Nauczą ich dobrze postępować. Czytaliśmy o tym przed chwilą we fragmencie ze Strażnicy na temat okupu, ale to przypomnę. Nie łudź się jechowa Bóg, ma bardzo konkretny cel w zapewnieniu okupu za rodzaj ludzki, a klucz do tego celu leży w obronie jego własnego, wspaniałego imienia. Częścią jego celu obronienia siebie jako wiecznego władcy jest zbudowanie nowego świata, co obejmuje ponowne zapoczątkowanie ludzkiego społeczeństwa, które będzie go czcić. To pomaga nam zrozumieć, dlaczego planuje on zapocenie okupu przez Jezusa Chrystusa, ponieważ przez niego jądro, rdzeń ludzi kwalifikuje się, by wziąć udział w Nowej Ziemi po Armagedonie, w rodzeniu dzieci i uczeniu ich dróg Boga. Przypominam ten fragment. Jeśli chodzi o cielesny Izrael, to wrzystwo nie widzi dla niego żadnego miejsca w boskim planie. A wszystkie błogosławieństwa obiecane cielesnemu Izraelowi przez Boga przypisuje sobie jako duchowemu Izraelowi. Oto jak widział to pastor i to na, przed na długo przed powstaniem państwa Izrael, kiedy tylko biblijne proroctwa mogły dać podstawę do takich nauk. Cytuję jego trzeci dom paruzyjny. Wytłuszczyłem rok wydania 1890, żebyśmy zobaczyli ile to było lat przed powstaniem Izraela. 1968 powstał. Ile lat wcześniej tylko na podstawie Biblii on mówi, że to się stanie. I potem z domu czwartego rok 1897. Dlatego tam przeczytamy o zgromadzeniu Żydów do Palestyny jako wciąż należącym do przyszłości. Dnia onego wystawił padły przybytek Dawidowy, zagrodze rozerwanie jego, obeliny jego naprawie, pobuduje jego jak za dni dawnych, nawrócę z więzienia lud mój izraelski pobudują miasta spustoszone, będą w nich mieszkać, będą sadzić winnice, wino pić z nich, sadów naszczepią, będą jeść owoce, a tak wszczepię w ziemię ich i nie, że nie będą więcej wykorzenieni z ziemi swoje, które mi dałem, mówi Pan Bóg twój Amos dziewiąty rozdział. Co Bradusel na ten temat dodał od siebie. Zacytowane powyżej stwierdzenie proroka upewnia nas w przekonaniu, że wśród wydarzeń dnia pańskiego należy spodziewać się ponownego ustanowienia państwa izraelskiego w ziemi palestyńskiej. Nie ma takiego sposobu, który pozwoliłby na symboliczną interpretację tego proroctwa. Ich krajem nie miał być niebiański, lecz ziemski Hanan. Mieli zostać szczepieni w ziemi ich. W ziemi, którą dał im Bóg, w ziemi, którą obiecał Abrahamowi, mówiąc, podnieś teraz oczy swoje, spojrzy z miejsca, na którym jesteś. Teraz na północ, południe, wschód, zachód, słońca, wszystko bowiem ziemię, którą ty widzisz, dam tobie i nasieniu twemu aż na wieki, a na nasienie twoje jak prok ziemi, bo jeśli będzie kto mógł liczyć prok ziemi, wtedy i nasienie twoje zliczone będzie. Do ziemi tej mieli przywilej niegdyś wejść i przez wieki ją zamieszkiwać. W ciągu tego okresu byli jednak wielokrotnie z niej wyrywani i prowadzeni w niewolę do obcych krajów. Najęscy pustoszyli ich miasta, pili wino z ich winnic, spożywali owoc z ich ogrodów, aż w końcu naród ten został wykorzeniony. Zupełnie wykorzeniony, miasta legły spustoszone i wyludnione, a oni sami błąkali się jak wędrowcy i wygnańcy po całym świecie, od jednego kraju do drugiego. Jednakże, gdy według obietnicy zostaną ponownie wszczepieni, nie będą nigdy więcej wykorzenieni z ziemi ich, którą dał im Bóg. I pobudują miasta spustoszone, miasta, w których niegdyś żyli, a mieszkać w nich będą. Pomimo rozproszenia, braku ojczyzny, spustoszenia i prześladowań, pozostali oddzielnym i jednorodnym narodem. Zjednoczeni silnymi więzami krwi, wspólnymi nadziejami pobudzonymi przez wiarę w cudowne obietnice Boże, które częściowo tylko rozumieli, związani uczuciem wzajemnego współczucia rodzącego się ze wspólnoty losów prześladowanych i ubogich wygrańców, do dzisiejszego dnia z utęsknieniem oczekują na spełnienie nadziei Izraela. I z czwartego tomu, jeszcze raz przypomina, rok 1897. Chociaż ucisk i utrapienia obecnego dnia Pana. Przede wszystkim i szczególnie dotknął chrześcijaństwo, a ostatecznie wszystkie narody, prorok Ezekiel informuje nas, że ostatnie uderzenie spadnie na naród izraelski ponownie zgromadzony w Palestynie. Prorok wydaje się wskazywać na o wiele większe gromadzenie Izraela do Palestyny w obecnym okresie żniwa od tego, które nastąpiło do tej pory. Pisze o nich jako zgromadzonych tam z narodu w wielkiej liczbie i z pokaźnym bogactwem, zamieszkujących wyludnione dotąd miejsca, a wszyscy z nich mieli mieszkać bezpiecznie, podczas gdy w pozostałych częściach świata miało panować zupełnie niekontrolowane zamieszanie. Wszyscy ludzie są świadkami faktu, że takie zgromadzenie Izraela do Palestyny się rozpoczęło, ale jest zupełnie oczywiste, że ich eksodus z innych krajów będzie musiał otrzymać jakiś potężny i nagły impuls. Aby prorostwo to mogło się wypełnić w wyznaczonym czasie. Czas pokaże, co będzie tym impulsem, ale to, że na pewno taki się pojawi, dodatkowo wynika ze słów poroka Jeremiasza 16 rozdziału. My dzisiaj możemy powiedzieć, czego Badusel jeszcze nie widział, że tym dodatkowym impulsem z Jeremiasza 16 to rybacy i myśliwi. Rybacy, którzy łowili ich na wędkę syjonizmu, żeby wracali do Izraela, a myśliwi tacy jak Hitler, z karabinem za nim gonili, mordowali, co też ich przerażało i uciekali w stronę Izraela, w stronę Palestyny. A teraz dodajemy głos towarzystwu. Na początek ich strona internetowa zapowiedział na pytanie, które sami stawiają. Czy Świadkowie Jehowy są syjonistami? Nie, odpowiadają. Świadkowie Jehowy są chrześcijanami i opierają swoje wierzenie na Biblii. Wprawdzie niektóre religie uczą, Zapomnieli, że ta niektóre religie to także Bradrusa, ich założyciel podobno, tak? Wprawdzie niektóre religie uczą, że zjednoczenie Żydów w Palestynie jest spełnieniem proroc ale Świadkowie nie popierają tego poglądu. W rzeczywistości Pismo Święte nie opowiada się za żadnym ludzkim rządem, ani nie stawia żadnej grupy etnicznej lub żadnego narodu ponad inne. W Strażnicy, oficjalnym przez Pismo jednoznacznie napisano Sionizm polityczny nie znajduje oparcia w Piśmie Świętym. To jest ze strony internetowej, można sobie przeczytać samemu. Dalsze szczegóły nauczania towarzystwa można znaleźć w książce Niech Bóg będzie prawdziwy, rok 46, dwa lata przed powstaniem Izraela. Można jeszcze tak, jak tutaj napisałem: Wszystkie obietnice dla Żydów należą do nas, siatków Jehowy. Celem sionizmu jest otwarcie i, i zorganizowanie palestyny w państwo żydowskie, tak by Żydzi mieli stałą ojczyznę, oraz by w tym celu apelować do rządów mających tam swoje interesy o ich poparcie i współpracę. Wielu żydowskich przywódców wierzy, że Biblia popiera ich twierdzenie, że zostaną ponownie zgromadzeni do swojej świętej Ziemi Palestyny. Na dowód cytują wersety takie jak Jeremiasz 32:37. oto zgromadzę ich ze wszystkich ziem, do których ich wygnałem w swoim gniewie, w swoim oburzeniu i wielkiej zapalczywości, i przeprowadzę ich z powrotem na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. Nie zdają sobie sprawy z tego, że pierwsze, uważajmy, uważajmy, nie zdają sobie sprawy z tego, że pierwsze miniaturowe wypełnienie tej obietnicy dotyczyło pozostałych Żydów, którzy powrócili z Babilon w roku 537, czyli tych cielesnego Izraela. To było pierwsze miniaturowe. I że główne pełne wypełnienie dotyczyło Izraela Boga, składającego się z Żydów wewnątrz duchowych Izraelitów, którzy wychodzą z niewoli w tym babilońskim świecie. Począwszy od roku 1919, wiemy co to za rok i kto to, kto to wychodzi, i po tym roku są oni gromadzeni do ziemskiego stanu łaski Boga Jechowy, jako Jego świadkowie i jako ambasadorowie Jego Królestwa, załadanego przez Jego Mesjasza. W typowy dla siebie sposób nauki towarzystwa znowu idą na kurs kolizyjny z Biblią i z logiką. Jeśli bowiem, dlatego mówiłem, żebyśmy zauważyli, gdy tam czytałem, jeśli bowiem to pierwsze miniaturowe wypełnienie dotyczyło cielesnych Żydów wracających z niewoli w Babilonie, tak, w rok 537 przed naszą erą, a to drugie i to główne, czyli dotyczy Izraela Duchowego, który wychodzi z Babilonu ze świata po 1919 roku do organizacji towarzystwa, no to pojawia się następujące pytanie. Jak Bóg mógł nie dotrzymać słowa wobec cielesnego Izraela i wbrew obietnicy, że po zgromadzeniu z Babilonu nigdy więcej ich nie wykorzeni, zrobić to w latach 66-73? Bo oto przypomnę z Amosa. Dnia onego wystawię upadły przybytek Dawidowy, a za rozerwanie jego i jubaliny jego naprawie, a pobuduje go jak za dni dawnych. Uwaga, na Mamosa, wszczepię, wszczepię w ziemi ich, że nie będą więcej wykorzenieni ziemi swojej, którą im dał, mówi Pan Bóg Twój. Jeżeli to miniaturowe wypełnienie miało miejsce wtedy, to dlaczego Bóg nie dotrzymał własnej obietnicy? No, Zrobiąc z boga kłamce. Bo Bóg powiedział, że jeżeli to było, wszystko wypełniło do cielesnego jedzenia w roku po wyjściu ich z Babilonu, to w roku 66 po śmierci naszego pana, tak? Po ukrzyżowaniu naszego pana zostali wyrzuceni przecież. Każdy wie, że zostali wyrzuceni. A przecież Bóg powiedział, że nigdy więcej ich nie wyrzuci. To które zgromadzenie Bóg miał na myśli przez MOSA? To z Babilonu, czy to z wieku Ewangelii obecne? Bo przecież mówi, że nigdy jak ich zgromadzi, z tych narodów, do których je rozrzucił, to nigdy więcej ich z ziemi nie usunie. Jeżeli miał to miejsce po wyjściu z Babilonu, no to nie dotrzymał słowa Bóg. Albo drugie pytanie. Kiedy i dlaczego Izrael duchowy, ten zgromadzany w organizacji, towarzystwa obecnie, od 1919 roku, jako niewierny był najpierw wykorzeniony w wyniku boskiego gniewu, oborzenia i zapalczywości? No bo ten Izrael, o którym mówi Amos i Bóg przez Amosa i różne inne, to mówią o tym, że Bóg się pogniewał, w zapalczywości ich ukarał, porozrzucał ich po całych po wszystkich narodach, ale ulituje się i zbierze ich z powrotem. No to jeżeli jest zebranie, to musiało być ich wyrzucenie w gniewie wielkim. Godne uwagi w tym tracie jest też to, od kiedy zdaniem Lutherforda zaczęło się to gromadzenie prawdziwego, duchowego Izraela. Tak to już mówiłem, ale znowu to wyciągam. Począwszy od roku 1919 i po tym roku są oni gromadzeni do ziemskiego stanu łaski Boga Jehowy jako jego świadkowie i ambasadorowie Jego Królestwa zakładanego przez Mesjasza. Czyli jak widać, Rutherford odcina się od pastora Russella i jego dzieła, jakie ten prowadził od roku 1877 do 1916. Gdy zdaniem towarzystwa wszystko zaczęło się dopiero trzy lata po śmierci pastora. Przy tej okazji nie sposób powstrzymać, powstrzymać się od takiej uwagi, że jeśli w ogóle ktoś może nazywać siebie świadkami Jehowy, to kto? Właśnie Żydzi cieleśni Izraelici. Nie tylko z powodu ich związku z Bogiem w czasach Starego Testamentu, lecz także z powodu ich roli, jaką niebawem, jako naród odegrają w zakładaniu Królestwa Bożego na Ziemi, które zacznie się właśnie od nich. Po oczywiście po rozpoznaniu przez nich jako naród Jezusa, jako tego, na którego czekali, a którego zaukrzyżowali a cała reszta ludzkości będzie stopniowo do nich dołączać, stając się częścią jednej ludzkiej rodziny, w której nie będzie już fałszywych religii ani nauczycieli, żadnego błędu, ani bólu, ani umierania. Tak napisał Izajasz, stanie się w dniach ostatecznych, że gora domu Pana będzie utwierdzona na szycie gór i wywyższona ponad pogórki i wszystkie narody popłyną do niej i pójdzie wiele ludów i powie, popłyną sugeruje masowy ruch, prawda? Tak dokładnie nie pójdą, tylko popłyną nawet w oryginale jest. Chodźcie, wstąpmy na górę Pana do Domu Boga Jakuba. On będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. Z Sionu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Pana z Jerozolimy. I jeszcze Paweł z Rzymian. Jeśli bowiem odrzucenie ich, cielesnych Żydów, stało się pojednaniem świata, czyli otworzyło poganą drogę do Boga, gdyż do tej pory byli poza wszelkimi błogosławieństwami, czym będzie przyjęcie ich? Kogo? No Też tych, tych odrzuconych, czyli cielesnych, jeśli nie powstaniem, zmartwych do życia. Paweł wiąże, kojarzy przywrócenie Izraela do łaski ze zmartwychwstaniem ludzkości. Oto, o różnicy między pastorem a późniejszym towarzystwem roku 71, pisała prasa żydowska z United Israel Bulletin, daje fragmencik. Ogólnoświatowy ruch, znany jako strażnica lub świadkowie Jehowy, który jest antysyjonistyczny, a niekiedy wydaje się też nieco antysemicki, zdradził słynnego pastora Rusela, który okrzyknął syjonizm jako proroczy i który ogłosił Teodora Herzla jako człowieka wzbudzonego przez opatrzność, jako przywódcę dla narodu żydowskiego. Także to nawet dla ludzi postronnych, świeckich, jest oczywiste, że odeszli, zdradzili pastora Rusela na tym punkcie, o innych, innych oni nie są w stanie ocenić, prawda, bo to są. Ludzie, którzy to są tylko wada, yy, Żydzi, którzy się interesują, co inni mówią o ich własnym narodzie. Różnice te pokazują, że pastor Russell i tzw. świadkowie Jehowy należą do dwóch różnych światów, a ten pierwszy w żaden sposób nie może być uznany za ich założyciela jako grupy religijnej, która, choć wywodzi się z jego ruchu z lat 1877-1916, bardziej niż jakakolwiek inna odwróciła się od jego nauk i im zaprzeczyła czego sama dowodzi, nie drukując jego literatury, zabraniając jej czytania i datując wszelką działalność drugiego, drugiego Adwentu Jezusa dopiero od roku 1919, trzy lata po śmierci pastora. Założona przez Charlesa Russella korporacja, korporacja biznesowa Watchtower została przejęta przez sędziego Rutherforda przy pomocy kluczków prawnych razem z czasopismem Strażnica. Obok się pojawiła pierwsza strona pierwszego numeru Strażnicy, która się ukazała w lipcu 1879. Więc ta korporacja biznesowa Watchtower została przez sędziego przyjęta kruczkami prawnymi. Mówiłem o tych kruczkach w poprzedniej części, jak to wyrzucał czterech członków zarządu, bo podobno co roku mają być wybierani, a tu już minęło prawie 30, za Rusela i trzeba ich w końcu pousuwać. Wraz została przyjęta ta korporacja, czasopismo, strażnica i cała działalność, wcześniej prowadzona przez pastora i pod kierunkiem pastora. A osoby przeciwko temu protestujące były... Wyrzucane ze stanowisk poza towarzystwo, które od lat razem współtworzyli, jak Brad Johnson. Nawet wrzucony fizycznie wystawiona walizka na chodnik z jego rzeczami, które miał, bo, ten, bo też tam mieszkał, to było jego całe życie. Nazwa organizacji Środkowie Jehowy powstała dopiero w roku 1931, 15 lat po śmierci pastora, a wcześniej określenie to było używane jako wyrazy pospolite, nie nazwa własna, w odniesieniu do wszystkich głoszących prawdę o Bogu. W obydwu częściach tematu pasterusel Środkowie Jehowy omówiliśmy w sumie osiem bloków tematycznych, pokazujących ogromne różnice w rozumieniu Biblii i boskiego planu przez pastora i dzisiejsze towarzystwo. Streszczam je wszystkie na koniec. Pierwsze towarzystwo dla Batarusela była to firma do prowadzenia pracy głoszenia Ewangelii, fundusz, biznes. Dla, tak łamane oznacza pogląd towarzystwa dzisiejszego, dla dzisiejszego towarzystwa. To, towarzystwo, ta organizacja przez pastora Russella założona jest to prawdziwa, jedyna prawdziwa organizacja Boża na ziemi, Kościół, do którego przynależność daje Ci szansę przyżycia Margedonu i przywilej płodzenia, rodzenia nowej ludzkości w nowym świecie, ponieważ większość tego świata będzie niebawem zniszczona. Prawda i punkt drugi, prawda i sposób jej zdobywania. Dla brata, dla brata Russella, pastora Russella, prawda zawsze jest taka sama i tylko zdobywana przez badanie Biblii. Dla towarzystwa jest zmienna, zależna od błysków światła, jakie w danej chwili przyniosą o łowie. Dlatego jest przygotowanie, Mi też to czytaliśmy, że nawet jak otrzymacie informacje bardzo dziwne, nielogiczne, nie zadawajcie pytań. Tak, pamiętamy, tak pisali. Nie wiadomo, co Anią przyniesie. Dzisiaj, jutro, pojutrze. Rola wyznawców, wszystko, dla pastora, wyznawcy mają wszystko analizować rozumem i sprawdzać z Biblią. Dla towarzystwa mają ślepo przejmować, co pada niewolnik, nie wolno im myśleć samodzielnie. Nawet artykuł ma taki tytuł. Walcz z niezależnym myśleniem. Wykluczanie, czwarty punkt. Dla pastora dokonywane przez cały zbór i bo do, polegało na wyłączeniu tylko z przywilejów zborowych. Natomiast dla towarzystwa dokonywane za zamkniętymi drzwiami tylko przez starszych i następuje pełna izolacja o wszystkich, w tym od najbliższych i przez najbliższych od których oczekuje się zerwania kontaktu, pod groźbą wyłączania także najbliższych. Czyli matka, ojciec wyłączonego dziecka, jak nie zerwie kontaktu z dzieckiem, może być wyłączony za to, że nie wyrzekł się dziecka i że śmiał odebrać telefon. albo napisać smsa, jeżeli ktoś usłusznie doniesie, że to zrobił. Chyba, że sam doniesie na siebie. Jeśli jest taki lojalny, może i na siebie donoszą, nie wiem. Punkt piąty, organizacja zborów. Dla pastora zbory pod każdym względem niezależne same wybierają swoich starszych. Dla, dla towarzystwa całkowicie i we wszystkim podległe starszym, a ci starsi podlegli centrali. Praca nad charakterem, szósty punkt. Dla pastora konieczna jako jedyna podstawa wejścia do królestwa. Dla towarzystwa jest szkodliwa, a charakteru się nie rozwija, lecz go ma. Najważniejsze jest głoszenie, uczynki. To tym możesz zyskać aprobatę Boga. Zasięg okupu Jezusa. Dla pastora, za wszystkich ludzi bez wyjątku. Jezus umarł. Dla towarzystwa zasięg jest ograniczony. Nie obejmuje dużych grzeszników i nie obejmuje ludzi spoza organizacji Strażnicy, czyli zdecydowano większość obecnie żyjących. Proporcje, jak mówiliśmy, może tak 500 milionów do, 800, do 8 miliardów. I punkt ostatni, przed chwilą omawiany, izrael cielesny w boskim planie. Jego rola. Dla pastora, Izrael rozpoznaje Jezusa. Niebawem to się stanie, i staje się początkiem Królestwa Bożego na Ziemi. Dla dzisiejszego towarzystwa Izrael cielesny jest na zawsze odrzucony, bez żadnych obietnic na przyszłość, a królestwo zaczyna się od ocalałych z Argemagedonu świadków wiechowych, którzy napełniają ziemię nowymi dziećmi. Tyle w tym temacie. Tak, tu więcej już nie ma tyle w tym temacie, e, dwuczęściowym, dużo materiału. Wszystkiego naraz nie można ogarnąć, ale jest nagrane do tworzenia do spokojnego przeanalizowania i przemyślenia. Niech Pan po pobogłosławi te myśli dla nas wszystkich i wyciągajmy z tego takie korzyści, jakie każdy widzi dla siebie, żeby móc przed Bogiem, zająć jak najlepsze stanowisko i przechodzić do Niego przez Jezusa, pracować nad charakterem, nie dać się zniewalać żadnym ludzkim naukom, które nie mają naszego dobra na celu. Dziękuję za uwagę.